Nie, nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Co ja mogę powiedzieć? Oglądajcie stand-up. Cześć, Tomek Kołecki, najmłodszy stand-uper w Polsce, jeszcze miesiąc góra. Bo już słyszałem, w sensie już są plotki, że teraz w Bydgoszczy po występie Patryka Czubańczuka solowym mamy coś przebić. Jest taki sygnał. Że jest ktoś młodszy od ciebie, tak? Tak, jest. I się cieszę ostatnimi dniami bycia najmłodszym komikiem w Polsce. I chodzę do Maka świętować. No właśnie, no kurde, nazywasz się najmłodszym komikiem i co, chlubisz się tym? Najmłodszy to znaczy najgłupszy, czy nie? Znaczy, czy chlubię się, w sensie wykorzystuję to, bo jednak jest tak, że dużo stand-uperów wykorzystują jakąś tam cechę, którą mają, w sensie na przykład tam jestem niski, to mogę zrobić 20 minut, może ktoś nawet zrobić o tym, że jest na przykład 1,50 m. No ja jestem młody i robię o tym materiał, no bo mam... W sensie mam monopol w Polsce na tematy typu szkoła tak naprawdę. Znaczy może nie monopol, ale w moim przypadku jest tak, że nie miałem to kiedyś, tylko ja mogę odpowiedzieć z mojej perspektywy, jak to wygląda, a ludzie starsi, chociaż czasami też są licealiści, ja sobie bardzo dużo licealistów na stand-up przychodzi, ale też ci ludzie starsi mogą, o, też tak mieliśmy, albo o, tak nie mieliśmy, bo na przykład mówię tam żarty o elektronicznym dzienniku, co dla ludzi już... Plus nawet ludzi, którzy nawet parę lat temu skończyli liceum, to już jest w ogóle, co to jest elektroniczny dziennik i mogą sobie fajnie to jakoś... No więc tak, wykorzystuję to, napierdalam. Umam, no nie, śmiałem się z tego. A czy w ogóle nie ma się papierowych dzienników, tak? Nie, nie ma czegoś takiego. Czy się nauczyciel siedzi z jakimś tabletem czy coś? Jak to znaczy, każdy ma to jest w ogóle świetna opcja, bo każdy nauczyciel ma komputer swój. Tylko, że dużo jest nauczycieli, którzy nie ogarniają tego totalnie. Oni się, na przykład, kochana pani od polskiego, pozdrawiam, na pewno będzie to oglądać, jak nie ogarnia elektronicznego dziennika. Ale, znaczy oglądać chyba nie będzie. Znaczy, ale... no, słuchać, tak. Ale on wątpię, bo jak się nie ogarnia elektronicznego dziennika, no to tak. Facebooka tym bardziej. Na każdej lekcji, na części, laptop nie działa, komputer nie działa, no nie sprawdzę listy obecności. No tak. Często mają problemy z tą technologią nauczyciele. Chcesz iść na wagary czy coś, to poprosić, nie wiem, ziomka czy coś, żeby tam coś zhakował, albo po prostu wyłączył korki. Totalnie, tak, ale nawet najlepsze jest to, że jak znasz hasło swoich rodziców, to możesz sobie, wiesz, wpisywać sam te usprawiedliwienia, bo jakby jest jedno konto ucznia, jedno konto rodzica. Więc wystarczy znać hasło rodziców i możesz, wiesz... I możesz się zalogować rodzic i wpisać usprawiedliwienie tam, tak? Totalnie, wszystko masz sobie, inkognito, nie trzeba już fałszować zwolnień, znaczy znać hasło rodziców, już do takiego poziomu technologicznego doszliśmy w szkole. No wiesz, no to dla mnie jest też trochę nowość. No i właśnie o tym mam żarty. O tym opowiadam ludziom. Widziałem, że teraz jakiś masz nowy program, tak? Czyli tak. W sensie, że wchodzisz teraz od razu z nietestowanym, świeżym... Znaczy... Tam 20 minut czy coś, czy jak? Te 20 minut, one są... Niektóre rzeczy są testowane na open micach. No tak. Tylko na open micach, bo nigdzie poza open micami ich nie mówiłem. Niektóre są jeszcze świeże. Jutro też jest open mic, więc jutro jeszcze pewnie się też sprawdzę coś, czego jeszcze tak nie jestem do końca pewny, tak. Ale... Wiesz, większość będzie sprawdzona, ale na open micach, czyli w sensie jakby to... I nie będzie mówione nic tak w sensie razem w tej kupie 20-minutowej, tylko tak po 5 minut sprawdzone, no tak, więc jasne. Też fajnie sprawdzić będzie, jak to wyjdzie w całej tej 20-minutowej kupie, no bo już, kurczę, po roku by nowe żarty się przydały jakieś podać ludziom. Tak, pewnie. Czyli tamte, co miałeś wcześniej, to już nie będziesz ich gadał? Nie, znaczy nie? Będę je gadał w miejscach, w których jeszcze nie byłem. Gdzie indziej, tak, jasne. A jeżeli chęcią bym pojechał w miejsce, gdzie już byłem, a pojechałbym jeszcze raz, bo mi się podobało i no wtedy bym już nowe żarty po prostu zaprezentował. To o czym teraz? Już nie będziesz teraz gadał o szkole? Mam o szkole, ale nie jest takie elektryczne. Mam bardziej taką, mam na przykład... 10 minut czy tam 5, taką rozkminę całą o drugiej części dziadów na przykład. To jest strasznie brzmi, ale ostatnio na open micu bardzo fajnie mi to weszło. Możliwe, że dlatego, że na przykład była fajna publika, naprawdę może być zjebany materiał, nie wiadomo, ale jestem pozytywnie do niego nastawiony. Tak, to fajnie.
Czyli, no, czyli nie było problemu z tym, że ludzie nie kumają, o co chodzi, w sensie, że nie pamiętają na przykład. Nie, nie właśnie tego się najbardziej bałem, taki... że ja powiem druga część dziadów, co to jest kurwa Mickiewicz, nie wiem, czy tego się bałem. No ale... nie, no dziady to chyba muszą no, tak, kojarzyć, nie, ale, no... ale nie odwołujesz się do jakichś szczegółów. Odwołuję się, tak? Ale one są na tyle jakby jasne, że my się dają na tym, bo ktoś tego nie czytał, by szczaił temat. Że uniwersalne jakoś miało. Tak, tak, że one, premis jest tak wyjaśniony, tak mi się wydaje przynajmniej, że można było nie czytać tej książki i nawet może być śmieszne. To kiedy ty zacząłeś występować właściwie? Nie, ja? Nie tak dawno, tak? Czym? Ja zacząłem występować w październiku 2013, czyli teraz mamy styczeń 2015, czyli jakiś miesiąc, rok i dwa miesiące, trzy miesiące. Tak. Spokojnie, no, trochę ponad rok. Gdzie byłeś pierwszy raz? Byłeś? Na open micu w Warszawie, ale nie na stand-up Polska open micu, na drugim. Aha. Na drugim open micu byłem stand-up Polska, na pierwszym byłem... Ale to zresztą napisałem właśnie na stand-up Polska, kiedy jakiś open mic jest w Warszawie, spróbował sił i odsyłali mi, że oni teraz nie robią, ale... Znaczy wy teraz nie robicie. Ale jest open mic w Ojczystej, prowadził Bartek Korbel, tam były chyba dwa open mic'i, po czym knajpa chyba upadła niestety. Tak, coś... Ale Bartek cały czas organizuje stand-upy, z tego co mi wiadomo. No i tam były open mic'i, był taki strasznie klimat, czy dla mnie to był szok, bo ja miałem 16 lat i idę gdzieś tam na starówkę. Tak, opowiadać żarty ludziom starszym, o matko. I siedziałem w ogóle, byłem półtorej godziny za wcześnie. I nie będę tam wchodził, tam będę półtorej godziny pajacował w jakimś klubie i siedziałem na ławce, a to było już trochę zimno wtedy w październiku, siedziałem przez godzinę w zimę na ławce przed klubem i sobie powtarzałem, żeby 5 minut, żeby nie zapomnieć 5 minut. No. I powtórzyłem przez godzinę te 5 minut, matematycznie mógłbym powtórzyć ile razy 5 minut? No 60, 12 mogłem, no to z 10 powtórzyłem na pewno. No, i no to znaczy wszedłem, dobrze... wszedłem się okazało, że oni tam wszyscy kurwa czekają. Mogłem wejść pół godziny wcześniej tak naprawdę. No ale to byłeś dobrze przygotowany, czy nie? Tak, no ale chciałem, żeby to fajnie wypadło na pewno, bo... Nie udało się? Tak, pierwszy, to jest dziwne, pierwszy występ miałem dobry. Tak. Niektóre żarty z pierwszego występu w ogóle były w tym pierwszym programie 20-minutowym cały czas, w sensie utrzymały się od tego pierwszego programu, także to było, ja tam byłem też, to może pomaga czasem, bo ja zauważyłem, że na początku jest jednak trochę trudniej, jak się występuje, jako jeden z pierwszych. Mhm. Ja tam byłem tak gdzieś... Pierwszy w kolejności, tak? Tak, 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 ja byłem w połowie drugiej połowy, czyli tak już w miarę publiczność rozgrzana. I byłem w tym momencie, bo tam byli open micerzy różni, z którymi też potem współpracowałem i był w tym momencie tam najlepszym open micerem, który chodził na wszystkie open mic'i i rozwalał, był Sławek Kszteimc. I ja wyszedłem po nim od razu, a wszyscy mówili, że ten typ jest najlepszy tutaj na tych open mic'ach. I ja wychodzę po nim i od razu powiedziałem coś takiego, że teraz będzie kontrast, bo Sławek jest tutaj najlepszy. Tak. Ale on jest gruby, a jestem chudy. Ludzie się zaczęli śmiać z tego, że będzie kontrast, ale nie zauważyłem tego, że to będzie śmieszne. Chciałem powiedzieć, że po prostu on jest długo tutaj, ja jestem pierwszy raz, to nie będzie chujowa, ludzie już jakby tą obserwacją, tą tuszą się to ich rozśmieszyło. On jest gruby, haha. On jest będzie chudy, ale wymyślił, kurczę, młody, że ten jest chudy, ten jest gruby, ojej. No, nie, no i pierwszy występ był fajny, naprawdę, w sensie pojechałem też tam hardkory niektóre, bo miałem jakby 16 lat, nie znałem tej granicy, do co ja mogę powiedzieć, bo i się śmiałem, teraz wiem, że to jest głupie, ale się śmiałem z dzieci z domu dziecka na przykład, albo jakieś takie rzeczy, że jak wygląda zebranie dla rodziców w domu dziecka, że nigdy więcej tych żartów nie powiedziałem potem. Tak. Ale niektóre żarty zostały. I potem poszedłem na drugi open mic, wasz stand-up Polska w Resorcie, który prowadził Maciek Adamczyk. I też miałem drugi występ, też to był też fajny bardzo, że drugi występ też miałem bardzo spoko. Miałem nowe żarty, to było 2 tygodnie chyba później. I miałem właśnie takie dwa fajne występy, jako 16-latek, tam się podjerałem, o super, no, już jestem zajebisty. Tak. I poszedłem na trzeci open mic znowu w Ojczystej i zaprosiłem po raz pierwszy znajomych, w ogóle powiedziałem im, co to jest stand-up, że coś takiego robię. Oni przyszli. I ten trzeci był tak chujowy, tak masakryczny. Moi znajomi w ogóle siedzieli, co on robi, matko boska, jakimś ludziom męczy, jakimiś niesmiesznymi. Ja zacząłem w ogóle panikować na tej scenie, zacząłem mówić jakieś rzeczy. Powiedziałem żart Karolina w ogóle, bo miałem jakiś tam materiał o Jezusie. Ludzie się nie śmieli, a ja powiedziałem żart Karolina, który znam, a jeżeli Bóg istnieje, niech nas teraz zabije wszystkich. I była cisza totalna. Już zajebałem żart Karlinowi po prostu z takiego z rozpaczenia, w panice, tak.
Totalnie. No. Był pierwszy chujowy występ tak naprawdę i wtedy... Ale to było spoko, bo jakby wtedy się pokorę nabrałem. Tak, no jasne, musi być ten moment. Tak, chyba, trzeba się to wywrócić. Podobnie bardzo jak ja chyba. Ja miałem pierwsze dwa całkiem spoko występy do małej bardzo publiczności, albo okej. A trzeci był takie właśnie zweryfikowanie, że okej, wymyśliłem coś nowego i to jednak nie jest zajebiste. Tak, a ty w Stanach chyba miałeś pierwsze, tak? Tak, no pierwsze właściwie chyba tylko trzy czy cztery open mic'i tam zrobiłem. Potem bardzo długo nie występowałem, bo ja tak zrobiłem to na próbę w sumie. Nie? No tak, i to było w klubie komediowym i w ogóle, ale tam było, wiesz, kilkanaście osób, kilkadziesiąt, no tak najwyżej. Tak samo jak w tej ojczystej, bo chyba 20. To komicy, no. No więc. Tak. Ale też właśnie fajnie było, jak potem... Już tak później, jak zacząłem się tak na maksa interesować, znaczy już się interesowałem na maksa stand-upem, zanim to zacząłem robić, ale jeszcze tak bardziej się w jakąś tam biografię, powiedzmy, tych ludzi, którzy to robią, zwłaszcza tych, którzy zaczynali właśnie jakoś nastolatkowie. Patrzyłem na przykład, jak zaczynał CK i tak dalej, i te historie takie mnie motywowały, typu, że tam CK miał wpisane, że on chyba jak miał 17 lat, wyszedł na open mic'a i za pierwszy występ, było tak chujowo, że przez 2 lata nic nie robił. Aha. Z komedią, a Chappelle chyba jako 15 lat miał, tak, czyli rok młodszy ode mnie, i się popłakał, no. Podobno. Tak. I płakał na scenie, było tak słabo i ludzie jego jeszcze buczeli na 15-latka, który płakał na scenie. Ale on był z takich, on wychodził z takich czarniejszych tych rejonów i tam ludzie chyba po prostu nie mają żadnych skrupułów na to. Tak. Tak, nie, bo ty mówisz chyba o, jak on występował w Polo Theatre czy coś. I a tam to jest, nawet nie wiem. I tam jest, myślałem, że jak miał 15... jakoś właśnie jakby strasznie młody by występował przed taką dużą publiką, a mi się wydaje, a Polo to jest taki duży teatr, gdzie tam są różne takie talent show i nie tylko komedie. I z publika jakby i ogólnie te występy są znane z tego, że tam jest strasznie ciężko, że oni właśnie krzyczą na ciebie, że ściągają cię ze sceny, jak jesteś chujowy i tak dalej. Bo on był z Waszyngtonu, to tam jest Apollo HS. Apollo jest chyba wszędzie. W Nowym Jorku, czy... może gdzieś też jeszcze. Nie, no wszędzie, Apollo jest wszędzie, chyba w Warszawie może... stoi. Pewnie jest więcej niż jeden, ale to chyba Apollo Theater mi się wydawało, że to jest... To możliwe, że to jest to. Na pewno wschodnie wybrzeże, nie pamiętam. Chappelle właśnie się, ja się mutuję, że ja się nigdy nie popłakałem. Tak. Było chujowo, ale nie płakałem. No i dobrze, no twardy. Twardy nie popłakał się na scenie. Coś tam słyszałem, jak on opowiadał w pierwszym występie, że patrzył się cały czas na buty i że powiedział żart i że się zaśmiali. Potem patrzył w górę na chwilę, dobra, i dalej opowiada drugi żart, patrząc na buty. To ja pamiętam, że miałem coś takiego, że nie pokażę nikomu, to jest do słuchania, ale tak trzymałem ręce, nie że skrzyżowane, jedną miałem tak, że trzymałem nim łokieć i miałem rękę, jakby miałem mikrofon w ręce i tą ręką, której miałem mikrofon, trzymałem drugą ręką łokieć, żeby nie spadła, nie wiem czemu. Żeby ci się rędzę nie aż taka grawitacja może, jest. Nie, no, że, ale i to nie występowałem nigdy na scenie wcześniej, w żadnej innej formie ogóle, tak naprawdę, tak. Więc nie wiedziałem, o tym w ogóle kompletnie nie pomyślałem wcześniej. Gdyby to moja głupota wtedy wyszła, że wiedziałem, będę mówił żarty, a ja pomyślałem, potem, co ja będę musisz... robił, jak będę stał tak naprawdę. No i potem właśnie ktoś mi powiedział, że zauważył to na pierwszym występie, że tak trzymasz i już na drugim. I w sumie żadnym potem tego nie robiłem, bo po prostu zacząłem myśleć, ej, trzeba coś, jakąś wymyśleć pozę i po prostu będę stał. Tak, no. Nie będę nic głupiego robił, bo to też ludzi trochę odciąga od... Tak, żartów. Tak, cokolwiek tam robisz, co nie jest związane z występem, to trochę odwraca uwagę, nie? Ludzie zapierdalają po tej scenie albo coś, tak, tam tak, bawią ja się kable. Staram, jeżeli nie mam oczywiście takiego żartu, gdzie na przykład nie muszę usiąść albo coś, to się staram po prostu stać. Geniusz komedii, stand-up. Stoję na scenie, najlepszy. No to już jest pierwszy krok, stoisz tak, że cię widać, to jest dobrze. Co, a jesteś na etapie, że liczysz jeszcze występy czy coś, ile razy występowałeś? Już nie. Już nie. Znaczy, bo strasznie dużo teraz, na jesień, zauważyłem, jesień jest sprzyja chyba stand-upowi. W sensie tak, jest, no na pewno bardziej niż lato. No. Jest dużo strasznie na jesień tych występów, a ja miałem takie szczęście, że no w sumie dość szybko zacząłem jeździć po tych miastach, bo chyba miałem po pół roku już zacząłem jeździć od pierwszego upływu, ale dlatego, że trafiłem tak naprawdę na dobrych ludzi, tak mi się wydaje, którzy mi w miarę tam jakoś powiedzieli, jak to zrobić, żeby zacząć jeździć po tych miastach. I dzięki temu, że tak szybko się jakby to poszło, bo według mnie pół roku, żeby zacząć tak jeździć, to jest szybko. Tak. I no dlatego już przestałem liczyć, bo było ich naprawdę na jesień dużo. No fajnie. Na jesień chłopaki bardzo ze stand-up koszali, Jacek Stramik i Darek Gadowski załatwili dużo występów i mnie zabrali ze sobą i to było bardzo fajne. Pozdrawiam z takimi was. Staruchami jeździłeś w trasę, to nie, oni to jest są, doświadczenie. Oni są, stary, najbardziej takimi młodymi, starymi osobami, w sensie na przykład no, Darek Gadowski i Jacek, oni wiesz,
Oni są w sensie, że można w sensie, z nimi pogadać są... tak na chillu, w sensie na przykład z Jackiem, miałeś tu Jacka, to wiesz, tak. On lubi na przykład poezję i tak dalej, ale na przykład też w opór śmieje się z bonusa BGC i wiesz, jechać i się śmiać 2 godziny w trójkę z bonusa BGC i wiesz, to jest piękne, że z typami 30 lat mogę jechać polskim busem, wiesz, 3 godziny do Katowic i śmiać się z bonusa BGC przez 3 godziny. To jest, to było, więc nie, z nimi mi się bardzo fajnie jakoś kontakt trzyma. Mhm. W Gdańsku grałeś też pewnie, nie? W takim razie. W Gdańsku byłem. W sensie na Elżbietańskiej, czy byłem, nie? Byłem, słuchaj, byłem właśnie dzięki nim, bo też to jest śmieszna historia, że ja byłem zaproszony, miałem kiedyś występ, który chyba najbardziej zmienił w klubie komediowym, że jak powstał klub komediowy, nam załatwił, o teraz będzie wielkie faux pas, bo był Angie, nie wiem, czy kojarzysz typa? Tak, tak. To on załatwił... No nie wiem, a jak on preferuje? To jest chyba, wiesz co, ja nie wiem, bo ja go strasznie dawno nie widziałem i on już chyba zmienił na ona. Mhm. Ja go strasznie dawno nie widziałem. W każdym razie też ja się mam. Też nie. Ale on załatwiła. No dobrze, musisz się zdecydować, nie wiem, ja. Angie zorganizuje. Nie, to też kurwa się nie, da. Nie ma nic, nie ma nic gorszego niż używać, wiesz, nijakich tam. Nie, nijakiego zajmów, nie, ale dobra, był występ w klubie komediowym załatwiony. Tak. Tam miałem właśnie, zrobiłem takie 10 minut, które jakby zebrałem z dużej ilości open mic'ów. Też trochę przy pomocy, bo chodziłem do tej szkoły Antka, stand-upu. Tak, no tak. I w sumie to tak zrobiło mi, że nauczyłem się tego, co pewnie bym się nauczył przez rok czy pół roku z doświadczenia samego na występach. No, typ, nie rób tego, rób to i takie po prostu tipy. Tak. I z tego jakby, i po tej szkole i po paru open micach napisałem taki 10-minutowy program, który tam zrobiłem i mi wyszedł bardzo dobrze i wrzuciłem z tego wieczoru film na YouTube, który też trochę swojego zrobił. Bo jakby był w miarę spoko i zaprosiłem, pierwsze dostałem zaproszenie do jakiegoś miasta. Aha. Do Ktoś, Poznania to było. Ktoś bezpośrednio z klubu się do ciebie zwrócił czy coś, tak? Krzysiek Jans, który to organizował, zwrócił się do mnie i no i pojechałem do tego Poznania po raz pierwszy. Miał jechać właśnie ze mną Sławek, ale on coś tam, że nie mógł, i więc pojechał Darek Gadowski. I właśnie tak spotkałem Darka, który naprawdę mnóstwo przypadków w tym było. Tak. By mógł zaprosić miliony, znaczy milion, nie ma, 20 innych komików w Polsce. No tak. I no i właśnie oni mi polecili potem, bo tam miałem zrobić pół godziny, ja do czegoś czasu robiłem 10 minut, to był max. Ja miałem pół godziny skądś wziąć, mogę 20 minut wytrzasnąć. No tak, w takim I czasie. I zrobiłem to 10 minut, rozciągnięte bardzo w czasie, ale tak? Dało radę, był fajny występ naprawdę. Potem zrobił Darek. Z 10 zrobiłeś 20? Znaczy dopisałem 5 minut żartów i zrobiłem dużo takiego typu, ej... Siema, ale... Zagadywałeś ich tak, czy coś? Tak, zagadywałem, czy... trochę takiego improwizacji w tym było. I no i właśnie Darek z Jackiem, Jacek mieszkał w Poznaniu, więc spotkał się z Darkiem, przyszli, jakby Darek występował, byli na tym występie, siedziałem z nimi i oni właśnie mi powiedzieli, że tam, pytałem się, jak tam u nich wygląda, tam jak sobie organizują te występy, oni powiedzieli, że oni jeżdżą na open mic'i na Elżbietańską i bardzo polecają to. No więc... Kiedyś po prostu się wybrałem z 3 innymi open micerami z Warszawy, pojechaliśmy na Elżbietańską, tam do Abelarda i Kacpra i występował wtedy chyba Antek z Rejentem. Aha. I Antek z Rejentem występowali, potem był open mic, na tym open micu wystąpiłem sobie i napisali chłopaki, że oni robią the best of open mic, wpadał i też tak sobie załatwiłem trochę występ na Elżbietańskiej poprzez pojechanie na open mic'a naprawdę, tak. Więc jak jesteś jakimś początkującym komikiem, to naprawdę polecam open mic'i tam. Aha. No. Totalnie protipy dajemy bossowie komedii. No. Nie. Sami ale mistrzowie. Nie, no to była dobra, to nie, bardzo no, dobra słusznie, rada no. Od Darka, także Darek props. Tak. Tak, na pewno. No, no i w ogóle, żeby występować jak najwięcej. No chyba, tak. Nawet na chujowych open micach, bo to też jest mam jakieś... kolegę, który teraz w liceum zaczął robić open mic'i z mojej klasy, ziomek. Totalnie go namówiłem, bo on jest 9 dni młodszy. I rozumiem, że... Znaczy 9 dni starszy. I że możesz nie iść, pomiatać. Bo... Właśnie, nie, on może iść, bo on... Ja jestem, będę cały czas najmłodszy. Aha, więc 9 dni, więc jeszcze jest. I on właśnie robi open mic'i raz na 2 miesiące. To ciężko jest wtedy chyba, według mnie się... Się wyrobić, czy coś? Wyrobić, no tak, no bo raz na... Ja na początku robiłem... Na każdy open mic w Warszawie, jaki tylko był, jak już zacząłem, chodziłem, żeby po prostu sobie no pewnie. Zrobić jakąś tam, zobaczyć, czy w ogóle czy to jest to, co ja chcę robić. Mhm. Już teraz jesteś zdecydowany? Że... Zobaczę tak naprawdę. Znaczy, na razie, chciałbym to robić, na razie jeżeli tak, miałbym tak. Taką myśl, że rób to i nic, to wziąłbym to w ciemno totalnie. Mhm. Ale nie wiadomo tak naprawdę, bo teraz za pół roku skończę, za półtora roku skończę liceum. Jakbym na przykład za półtora roku byłaby taka możliwość, żebyśmy się już utrzymywali z tego,
to bym totalnie to wziął, ale nie wiadomo jak będzie, więc tym bardziej, że mam teraz tak słabe oceny naprawdę. Że musisz się do nauki wziąć, tak? Tak, bo byłem jeszcze w gimnazjum, zanim robiłem stand-up. Byłem z matematyki strasznie ogarniałem, w sensie miałem szóstkę, tam ten test gimnazjalny, który się pisał na koniec, napisałem na 100%, jako jedyny w szkole, byłem wow, jestem zajebisty. Przyszedłem do liceum, się okazało, że po prostu chodziłem do gimnazjum dla debili. I wszyscy są, jestem najsłabszym uczniem w klasie z matmy, najgorszą średnią na 34 randomowe osoby po prostu na Mokotowie. I się okazało, że to mogli, podjarałem 3 lata gimnazjum, ja jestem zajebisty, 3 lata z matmy, szóstka, kurwa, gimnazjum dla debili, miałem w pierwszej klasie liceum poprawkę. Teraz też nie zdałem pierwszego semestru z matmy, także po prostu gimnazjum dla debili się okazało, że było. No szóstka, no bo szóstka to rzeczywiście musiałeś być wybitny. Szóstki spaść na poprawkę, to jest stary, to jest mocny spadek. No a nie mogę już, jakby już jestem na tak ten profil, bo teraz są profile, więc to, znaczy chyba też były kiedyś, czy nie? Kiedyś były, tak, znaczy były i klasy ogólne chyba i były też różne, tak, profile. Teraz są tylko profilowe. No ja jestem na matematyczno-geograficznym, a na przykład teraz bym po stand-upie patrzę, coś takiego wzięło na społeczeństwo, to mam w szkole klasę historia i wiedza o społeczeństwie i to by mi totalnie pasowało teraz, z tym, że oni już są tak, ja już nie mam na przykład tych przedmiotów, inne mi odpadają, ja nie mam historii, nie mam wiedzy o społeczeństwie. Jakby będę totalnie do tyłu w pełni tego, co oni zrobili jak na rozszerzeniu i już nie mogę zmienić, bo już jest za późno i muszę sam matmą do końca jechać w edukacji mojej, a nic nie umiem tak kompletnie. Ty już do Cervantesa? Tak, do Cervantesa. To jest hiszpańskie liceum, mam dwójkę z hiszpańskiego, to jest kolejny paradoks. Spoko. Nic, i co, podać się tam? Miałem szkoła, tam zdawać kiedyś, jak zdawałem do liceum, szkoła się zastanawiałem. Jest, akurat szkoła mi się super podoba, w sensie atmosfera, bo ja miałem gimnazjum w ogóle w Józefosławiu, tam gdzie mieszkam, pod Warszawą. Tam nie było, no, tam było jakby tak, była szkoła, okej, okay. A tutaj jest jakby totalnie szkoła, która jest tak wychillowana, w sensie dyrektorka potrafi przyjść w dresach do szkoły, jest taka bardzo przyjemna, tak? I jest taka atmosfera, że wiesz, ludzie robią te, jak to się nazywa, że się spotykasz na przykład dużo osób i nagle zaczynają tańczyć. O, okej, okay. No nie wiem, jakiś dance-off, kurwa, nie wiem. Pranki, tylko te... Co? Nie wiem, bo jest jeszcze prank, takie, ale nie okay, pranki, okay. Tylko... A, że flashmoby? Flashmoby, o, okay. Tego słuchasz, flashmoby na przerwach ludzie robią, się wiesz... To fajnie. To jest, naprawdę, jest bardzo miła atmosfera i w ogóle... Akcja jest tego typu, że jestem w samorządzie tej szkoły, a ja jestem osobą, która jest najmniej nadająca się do tej funkcji, po prostu się zbratałem z ziomkiem, który dobrze ogarnął kampanię, bo tam się partie zakłada, nie, pięcioosobowe, no tak. I tam wiesz, jakieś debaty i tak dalej. I zbratałem się z ziomkiem, który dobrze ogarnął tą kampanię, robią plakaty, jakieś jestem w tym samorządzie, zdalnie, nic. No, po znajomości, nie mam kompetencji, tak jak każdy polityk, który w tym kraju, tak, po znajomości no. Zostałem. No, także zdalnie, jakby nie mam kompetencji, do tego jestem tam i nie wiem, jak ta szkoła dalej działa, tak naprawdę, skoro ja tam jestem w tym. A jak jest teraz? To zawsze było chyba takie bardziej humanistyczne liceum, nie? Tam mieli takie klasy plastyczne, coś jest, tam, tak? Jest nadal, jest klasa plastyczna, jest tam właśnie hiszpańska, 4-letnia, znaczy ostatni rok, bo jest taka ustawa teraz, że od roku następnego nie będzie już w ogóle 4-letnich liceów. Aha, i będą... 3-letnie i już tylko. Musisz przyjść wtedy, jeżeli no tak. Umiesz hiszpański dobrze. Aha. I... No więc, no i, ale nie, stąd jest tak, że jakby jest ta klasa plastyczna, jest ta klasa hiszpańska, która jest tak humanistyczna i tak dalej, ale są też przedmioty ścisłe, dobre, że no. Ja na tym mat geo, z matchem, też wymyślili, naprawdę, no, ale są to jakieś biochemy i tak dalej, przyszli lekarze. I, no. I co, a ty masz jakiś pomysł, co będziesz robił po tym, czy po prostu wybrałeś? Na pewno nie będę chyba nic z tym matematyką i geografią. Myślałem po gimnazjum, a zajebisty z matmy, z geografii jestem. To mi się okazało, że nie, jesteś chujowy. Więc nie wiem, chciałbym robić te stand-upy, chciałbym z tą komedią coś robić, ale też, w sensie jakbym miał jakiś zawód, to chciałbym coś kreatywnego robić. Totalnie mógłbym być copywriterem na przykład. Tak. Jak widzę te hasła reklamowe, to jestem w stanie sam wymyślić 10 lepszych do tej reklamy. No tak, niż... niestety, tak, to by, no, życie zweryfikuje też pewnie. To, wiesz, to ci ludzie, co to piszą, też pewnie myślą, że mogliby zrobić coś lepszego, tak, ale potem gadają z dyrektorem, albo z klientem, też albo tak z kimś. Może być. I tego, no ale nie, no, ja nie zniechęcam. Trochę mam wstręt do reklamy, ale oczywiście to jest spoko praca,
jak się to sprawia przyjemności. Robić, a słyszałem o tym, że nie wiedziałem, że jest taki zawód. Dowiedziałem się miesiąc temu, że można copyright. Nie wiedziałeś, że można pisać reklamy? Wiedziałem, że można pisać reklamy, nie wiedziałem, że to się nazywa copywriter. Aha, okej. Okay. No widzisz, no to już jesteś, jesteś duży krok bliżej, już teraz wiesz... Znam nazwę stanowiska. Nie no, mógłbym robić dużo rzeczy tam, tylko nie chciałbym robić coś takiego rutynowego, typu wiesz, korpo, znaczy copywriter to jest akurat korpo, ale to jest trochę też inne, bo to jest kreatywne. Inne, no tak, no. Nie chciałbym robić tego siedzenia w biurowcu, tam wiesz, przy galerii makietów czy gdzieś i klikania w ten komputer w garniturze codziennie, że to jest to, co bym nie chciał robić na pewno. Mam jakieś tam różne pomysły, mam plan Z ewentualnie, że po prostu przejmę interes po tacie. I to jest taki plan Z, zajmę co, biznes rodzinny i położę łapy. A co twoja rodzina ma za interes? Jak już znaczy, powiedziałeś, to wiesz, że mogę zapytać. Tata sklep 2 lata temu z Apple'a, taki autoryzowany sklep Apple'a okay. I można na tym, jak on kiedyś pójdzie na emeryturę, położyć łapę, tak mi się wydaje. to lepiej się przyłóż do tej matematyki, wiesz, tak, stary, trzeba będzie policzyć. Rachunki przynajmniej, no, nie, no, ja taką, wiesz, ja jestem, znaczy z tej matematyki tak naprawdę ja ogarniam, tylko ja tam jest, mam mocny poziom, w sensie, na przykład, wiesz, wchodzą mi wielomiany, logarytmy, tego typu rzeczy. To nie, to ja bym się rozjebał, ja już ja, wiesz, tym etapie... ten test gimnazjalny to jednak pisała cała Polska, nie tylko w moim tym gimnazjum, miałem z niego 100%, więc to był taki, powiedzmy, poziom do, nie wiem, twierdzeń Pitagorasa, czy tam wszystkich takich ogarnięcia mniej więcej tego, to miałem na chillu. Ale jak w liceum wchodziły już logarytmy, to jest, Jezus Maria, wielomiany, to całe to gówno, że... Tak. Miałem takie zadania z geometrii na sprawdzianie, gdzie okazało się, żeby je rozwiązać, trzeba było dopisać 0 tak naprawdę do równania, bo trzeba było tam dopisać, że tutaj możesz napisać, nie wiem jak zrobić to zadanie, proszę pani, a tutaj można w nawiasie napisać x minus 5 i obok x plus 5 i to naprawdę jest 0, a wtedy można poskracać z czymś, co jest wcześniej, kurwa, kto by wpadł, żeby 0 dodać. No ale to jest, poziom jest mocny naprawdę i mnie przerasta myślenie, żeby dodać 0 do czegoś, wtedy można to rozwiązać. Nigdy bym na to nie wpadł. Nie, no, takie rzeczy jak logarytmy czy coś. Ale już... najlepsze jest to, że mam jakby dużo korepetytorów i dużo z nich odpadło, bo się po prostu dzwonili do mnie i przepraszali mnie, mówią, że nie umiałem tego materiału, dziękujemy. Wiesz, ludzie, naprawdę? Którzy skończyli studia z matematyki, więc jakby ja też jakby, no wiem, jestem głupi, bo mam najgorsze ceny w klasie, ale jest, z drugiej strony jest to taka perspektywa, ludzie, którzy skończyli studia z matematyki, poddają się, bo nie umieją mi pomóc. To nie, że... Ale też tych korepetytorów źle szukałem, bo wpisałem po prostu w Google korepetytorem matury, a teraz na ogarnąłem Gumtree. Się, że można po prostu posprawdzać recenzję na przykład w internecie typa i już będę wiedział, do kogo mogę napisać na przykład. I to nie będzie inżynier tego. Tak. Nie no, inżynier to byłoby nieźle pewnie. Tak. Nie no, to też frustrujące trochę tak jest, bo tam logarytmy czy coś, to takie rzeczy są, to rzeczywiście nie wykorzystasz, totalnie. Chyba że będziesz, nie wiem... Statystyką się zajmował programowaniem. Ale na przykład, wiesz, oblicz delta i użyj tego w zadaniu, to już... A. Znaczy kreatywna robota, czyli jednak ten... Edukacja jak zwykle się rozmija z oczekiwaniami i z tak. tym... Dopiero później się dowiadujesz, co byś właściwie chciał wybierać. A ja najlepsze jest to, żebym tak na maksa przekonany do tego matygera, w sensie, tak, to jest mój kierunek, tak. To, a potem... Ej, chodź na scenę, dobra. Nie? No. Jednak nie, matygera. To za wcześnie chyba, żeby wybierać takie rzeczy... Jest... Jak, wiesz, a najlepsze, ja teraz myślę dokładnie o tym, że tak, że 16 lat, kiedy idziesz do liceum, to jest jednak za wcześnie, żeby brać ten profil i tak dalej, a w momencie, w którym szedłem do tego profilu, miałem takie myślenie, banda PiS, nie może się zdecydować, co chcą, ja już wiem, że to mam go, ja już wiem, banda, a teraz, wiesz, rok później, ej, kurwa, nie. Wcześniej miałem takie myślenie, jak wy mnie możecie wiedzieć, to jest tak proste zadecydować, a teraz już siadło totalnie to myślenie. Ktoś mi prosił, żeby Michał Grzebieniak, kojarzysz Michała może? Kojarzę go z Ligi. Występowałeś z nim na tej lidze. Stand-upu. On mówi, żeby zapytać o heklerów. I w ogóle ten się pytał, czy to się tłumaczy jakoś na polski. Ja wiesz, chyba co, nikt ja nie jeszcze słyszałem. Nie wymyślił nie. dobrej ja nazwy. Najlepsze jest to, że bo ja mam angielski akurat właśnie u mnie jest tak, że ja się, to jest jedyny chyba przedmiot, którego ja się lubię uczyć. Bo jakby wiem, że to jest mi potrzebne i tak. To jest też... bardzo, bardzo spoko i ale jeszcze nie, jakby nie mam takiego super jakiegoś poziomu, ogarniam, ale nie, ostatnio z GM Williamsem gadałem po angielsku, to się jarałem. I właśnie usłyszałem to słowo pierwszy raz heckler, nie wiem pojęcia, co to znaczy, a potem no właśnie, to może, nie wiem, wyjaśnijmy, bo... to nie jest popularne słowo, heckler to jest osoba, która przeszkadza tak naprawdę. No tak, tak, osoba, która przeszkadza, drażni, zaczepia w jakiś sposób, nie? Zaczepnik, można było przetłumaczyć, zaczepiać. Tak, no coś z zaczepianiem, może bo tak... Zaczepnik, to mi się kojarzy, że jak w klinice aborcyjnej, wyjmujesz dziecko, jest, jak to było
złe. Zaczepnik. A potem nie... przychodzi ten sam typ na stand-up. Nie sądzę, robi żeby to taki, samo. Żeby było takie narzędzie, mam nadzieję, że nie ma, ale słuchaj. No. Nie, bo niektórzy robią to świadomie też, że coś tam chcą zabłysnąć, zagadują. Tak, ale najczęściej są pijani. A, no właśnie, a niektórzy po prostu... Nie wiem, gadają na przykład z koleżanką albo kurwa sprawdza, nie wiem, dzwonią przez telefon i w ogóle. I co, zdarzało ci się często, żeby ktoś ci przeszkadzał? Czasami, ale nie tak często, bo zależy to naprawdę, jaki jest występ organizowany. Czy ludzie, ja lubię na przykład, ja lubię bardzo grać dla ludzi, którzy wiedzą, że przyszli na stand-up. No jasne. Ja jeszcze jestem na tym poziomie, że mi się ciężko gra dla ludzi, którzy nie wiedzą, co ja będę robił, bo i będą mogą być w szoku, bo wtedy mi się, nie wiem, jeszcze mam do tego trudność, jeszcze mam się chyba czas to nauczyć. I też miałem tak, że jak zaprosiłem znajomych z liceum na stand-up, zaczęli chodzić i oni tam siedzieli i poszedł jakiś żart, oni, ale śmieszny ty w ogóle, pamiętasz, że ludzie, teraz tutaj patrzymy. Tak. I z heklerami miałem parę przypadków, miałem jeden bardzo taki, który mi nie odpowiadał, a jeden miałem bardzo super na przykład, miałem w Głownie, nie wiem, czy występowałeś. Nie, akurat nie. Ja występowałem i w Głownie byli heklerzy, z którymi mi się super gadało. Tak. Bo ja zrobiłem, miałem pół godziny robić, zrobiłem 5 minut może mojego materiału, 25 minut z nimi gadałem, ale oni jakby, oni mi nie przeszkadzali, oni mi pomagali. No. Oni było coś takiego, że tam jakiś typ tam wyszło, że on się tam ksywa gościnny Wiesiek, że on tam dzisiaj mi przenocuje ze sceny. No spoko, Wiesiek, no, że jesteś niezłym pedofilem tutaj, że jakieś takie tak. I strasznie to wchodziło wszystko. Potem skupiłem się cały czas, żeby cisnąć tego Wieśka i, tak. I on się jadał tym. No. I ludzie inni też się jarali. Tam jest jeszcze klimat, tam są szwaczki, przychodzą na stand-up. Tam masz jakby jakiś zakład chyba szywiectwa, jak to się mówi? Szycia. Tak, zakład krawiecki. Krawiecki. No i te szwaczki przychodzą na stand-up i ja się o tym dowiedziałem, jak byłem na scenie. Jesteśmy szwaczkami i no, zacząłem gadać, no co szyjecie? Nie? No to szyjemy, no, fajnie, gówno mnie to obchodzi. się śmiało. I tam jeszcze jest taka opcja, tam są takie dwa podłużne stoliki i te szwaczki siedziały przy jednym, a reszta ludzi przy drugim. Zaczynałem się jakieś kurwa dwie mafie Głowna z jedną stanie, szwaczki tam koks piorą, wiesz, w skarpetkach, które szyją. Jakieś takie jak... Gadałem z niej 25 minut i tam byli bardzo spoko ci heklerzy. Znaczy, nie byli heklerzy, oni pomagali tak naprawdę. No tak, tak. Ja myślę, że niektórzy tak, jak przeszkadzają, czasami myślą, że to jest potrzebne i że oni tak, pomagają. Tak, że oni improwizują, kurwa, nie? Tak, no. Ale ja ci wspomagam występ, ale to jest... Tak, no. Ta improwizacja. Tam też wypiłem to wyjątek, chyba, piwo raczej. Przed występem, to może też pomogło. ale w ogóle w Głownie tam... Ja nie wiem, czy będę mógł puścić to, że ty wypijesz piwo, stary. Wiesz, stand-up to jest jedyna taka forma, że jak zawsze chodziłem gdzieś ze znajomymi do jakiegokolwiek pubu, proszę dowód, nie mamy, żegnamy państwa, a stand-up jestem na scenie, mówię otwarcie na scenie, że mi nie chcę sprzedać alkoholu, potem idę do baru i nie ma żadnych pytań o dowód. No co ty? To jest chyba jedyne środowisko, że oni totalnie mają wyjebane w to, że ja nie mogę tego alkoholu pić. I... No to dziwne, no ale przecież to jest, to odpowiadają jakby, nie wiem, tam właściciele klubu czy coś, więc no to tak, chyba jest... ale oni mają, w sensie, wiesz, pozwolili... Może oni mają ogólnie wyjebane na życie, mówić tak? Mówić na scenie, ja mam, wiesz, poruszam tematy i pedofilii i wiesz, i, kurwa, piwa mu nie sprzedamy, jak już to powiedział, naprawdę. Ty bardziej, że ja mam żart, który mocno właśnie uderza w ludzi, którzy nie sprzedają piwa. Tak. Myślisz, że oni czują się wtedy ten... Znaczy nie, bo to nie jest jakby, że uderza w nich, tylko uderza w logikę tego całego procesu, że w logikę tam jest taka kartka, masz w sklepie kartkę, że osobom do 18 roku życia, nie, osobom nieletnim i nietrzeźwym nie sprzedajemy alkoholu. Mhm. Ja właśnie wtedy matematycznie, rozjebałem to. Matematycznie właśnie wtedy, to jest chyba jedyny mój matematyczny żart, no, że matematycznie powiedziałem im, że to jest na tej tabliczce koniunkcja, że osoby nieletnie i nietrzeźwe. Jakby było osobom nieletnim lub nietrzeźwym, to nie mogę pić, bo jestem nieletni lub nietrzeźwy, ale kiedy jest nieletnim i nietrzeźwym, a jestem trzeźwy, to będę móc kupić alkohol, bo jestem tylko nieletni i trzeźwy, a nie nieletni i nietrzeźwy. Nie? I wtedy, wtedy to ludzie... Ludzie wtedy ci bermani, kurwa, no teraz musimy mu sprzedać, bo wyjdziemy na debili. Nie, no ale w sensie to jest fajne, bo ja zawsze miałem problem z tym, że o, nie sprzedamy wam alkoholu, bo jesteście nieletni, a na stand-upach tego nie ma. To jest tak benefis. To jest fajne, że promuje się alkoholizm od młodego wieku. Od młodych, tak, zalewanie. To jest ta branża, w której tak. I właśnie w Głownie... Bo z Głowna miałem świetny telefon, jak do mnie dzwonili, czy chcę stand-up zrobić i tam gadamy, a na koniec, tylko wiesz, jesteś nieletni, więc nie będziesz pił alkoholu. I taka cisza jest, potem nagle tak,
Ha, zaczęli się śmiać, co kawca, żartowałem, najebiemy cię bimbrem. I ja myślałem, że żartują, oni tam pędzą bimber. Słyszałem, no. I musieliśmy pić z nimi ten bimber, nie, musicie, każdy stand-uper musi tutaj napić, nie, Jezus Maria, ten bimber to było straszne, no, ale przeżyłem to. Dobrze, jesteś tutaj, siedzisz, więc tak, chyba nie było tak. Wybrnąłem. Udało się. I tam właśnie heklerzy, o heklera gadaliśmy, no heklerzy tak. Tam byli tacy, co mi pomogli i dzień później chyba, dzień później albo, nie, jakoś tam w grudniu też, bo to było w grudniu i w grudniu też miałem Arytmię, kiedyś prowadziłem, już nie prowadzę, kiedyś miesiąc temu jeszcze, z Pawłem Chałupką stand-upy w Arytmii regularne, już nie prowadzimy tego. I tam właśnie przyszli, tam właśnie tam był jakiś tam open mic, zrobiliśmy plus goście specjalni, tam nikt na to nie przyszedł. Kurwa, ty widział ludzi z innych sali, tylko żeby tam wystąpić. I ci ludzie z innej sali przyszli, nie wiedzieli, co to jest stand-up, byli starsi ludzie pijani. Tak. Plus przyszło trochę znajomych z moich liceum, bo oni chodzili, jak ja zapraszałem ich. Mhm. Tak za darmo jest, to zawsze przyjdą. No tak, wiadomo. Więc a to był open mic, więc było za darmo. I te starsze kobiety były, i w mężczyźni zresztą też byli tak pijani, i wiesz, wychodzili ludzie. Oni im strasznie heklowali, naprawdę, zresztą masakrycznie. Wiesz, stoi typ na scenie i mówi tam, ja przyjechałem tam z Ostrowa Wielkopolskiego, oni tam, o, jesteś jebanym warszawiakiem. Mówi, właśnie powiedziałem, że przyjechałem z Ostrowa Wielkopolskiego. O, chuj mi tu chodzi, jesteś jebanym warszawiakiem. No, kompletnie bez sensu heklowanie. Więc zaczyna kobieta gadać, o, mój syn to jest lektorem w Discovery Channel. Jakieś rzeczy, nic wspólnego z jego występem. Po prostu ludzie, którzy nawalili, starzy ludzie, którzy tam opowiadają, co ich wnuk zrobił, chyba 15 lat temu. I heklerzy absurdyści. Tak, to, tak. I tam sobie nie poradziliśmy z tymi heklami. Tam nie było opcji, żeby sobie z nimi poradzić. Tak, bo nikt nie chciał za bardzo tak, słuchać. Tak, a jeszcze oni byli na siłę tam zaciągnięci tak naprawdę i... Tak. No i tam było... Ja wszedłem w tym momencie na scenę, tam się tak słabo czułem, bo ja tam prowadziłem. Ja tam nie występowałem, prowadziłem i tak się słabo czułem na tej scenie, że już powiedziałem ze sceny, to było też strasznie nieprofesjonalne, że mam wyjebane w was. Po prostu powiedziałem na scenie do tych hiklerów, mam wyjebane w was. Okay. I to było tak nieprofesjonalne, a... A potem jeszcze... No ciekawe, dlaczego już nie robicie tamtej imprezy. No, totalnie. Że... Następnie jeszcze była akcja tego typu, że ja już wszedłem przed jeszcze ostatnim występującym, chciałem mu trochę pomóc, a totalnie mu nie pomogłem. Wszedłem, powiedziałem, ludzie, musimy wyjaśnić dwie rzeczy. Monolog, dialog, dialog, monolog. Jakbyśmy gadali, to będzie... Dialog. A jak będzie ktoś teraz wejdzie, będzie monolog, okej? Okay? Ludzie wtedy się tak zamknęli. Tak? Już oni no, mnie teraz temu już rozjebiam, nie będzie monologu. Wiesz, to nie, tam było ciężko bardzo, więc z heklerami jest różnie. Niektórzy czasami pomagają, naprawdę, bo można fajnie z tego wybrnąć, a niektórzy nie. Wręcz przeciwnie, no. Czasami też, tak może trochę jak to mówisz, że można do nich... Historia z heklerami to jest z Ludzika. Jak byliśmy na tym festiwalu Ludzik, tam to byliśmy podzieleni na występy regionalne. Było we Wrocławiu, tak? Czy nie? Nie, się pomyliło. Ludzik był w Koszalinie. A, w Koszalinie. Tylko, że dzień wcześniej mieliśmy występy regionalne, załatwione w jakichś takich strasznie małych miejscowościach, w strasznie dziwnych miejscach. Zatem my występowaliśmy między innymi w technikum hodowli koni. Stary. Ekstra. No ale nie, no, to jest zawsze jakieś tam... Frysz. Żarty jeździeckie, kurwa. Tak. Jak hodujecie swoje konie. Weterynaryjne, no. I to nie wiem, no, też było śmieszne doświadczenie. Znaczy ja go najlepiej nie wspominam, ale było. A w tym samym czasie druga grupa, w której był Piotrek Szumowski, występowała w sanatorium dla publiczności over 70 lat. Tak? I Piotrek Szumowski, no to... No nie słyszałem o tym, to chciałem zobaczyć. On tam, to była moja ulubiona historia z heklerami, on tam wyszedł i zapytał się, bo tam wcześniej występowała przed nim nie stand-uperka, tylko bardziej kabareciarka, Hanna Piotrkowska, która miała tam taki sketch, że ona uzdrawia ludzi. Mhm. On tam wyszedł Szumowski na tej swojej wyjebce takiej i się pyta tam, co tam ludzie, jak tam u was, no, co tam u was słychać? No, poprzednia pani nas leczyła. On patrzy na tych ludzi starych, no wyglądacie w chuj zdrowo. I rozwaliło ich to totalnie. On w ogóle zaczął ich jechać, że to jest sanatorium, to jest kurwa krematorium. Oni się śmiali z tego. On tam, to jest moja ulubiona historia. No, starzy ludzie próbowali go zheklować, on zheklował ich. Czyli co, ty byłeś świadkiem tego występu? Nie, tak? Ja byłem w tym czasie właśnie w tym technikum hodowli koni, bo byliśmy na dwie grupy. A, no tak, jasne. Było... I to ludzie z tego festiwalu załatwili wam te występy w okolicy? Tak, bo to było, że na rozgrzewkę przed tym głównym festiwalem, takie, żebyśmy coś sobie zrobili. No i coś tam zrobili. Trudne występy, ale to nawet trudne, fajnie, że coś trudne załatwili, nie? Znaczy, można było sobie zobaczyć, jak w ekstremalnych warunkach można wystąpić, bo no na przykład na nasz występ wtedy przyszedł na ten w technikum hodowli koni, było w pierwszym rzędzie 15 dzieci w przedziale tam 5-10 lat. O Jezu, było tak. Ja tam powiedziałem na tym w technikum hodowli koni 2 minuty, zapytałem się, czy chcą więcej, miałem zrobić 10.
Nie wiem, dwie, czy chcą więcej? Oni powiedzieli, że nie. I ja strzelam. Ja tam powiedziałem taki premis, bo tam ludzie z dziećmi przyszli, bo będzie komedia będzie. Nie? No tak, tak. Ja powiedziałem premis do żartu, że dziewczyny wybierające ubrania są jak pedofil wybierający dziecko i ludzie wtedy zaczęli wychodzić. Ja mówię, chcecie tak, więcej? Chcecie, żebym dokończył ten żart? Nie. Dziękuję. Do widzenia. Nie dokończyłem tego żartu. Nie, no to był zły moment, żeby zapytać chyba, jak sprzedajesz im taki premis. Jakbyś powiedział puentę, jak jest puenta, taka, że... Czekaj, muszę cały żart powiedzieć. No dobrze, że dziewczyny wybierające ubrania są jak pedofil wybierający dziecko i mówię tak, że o, to mi się nie podoba, to, w to nie wejdę, to źle na mnie leży, to nie mój kolor, ale podobno czarny wyszczupla. Myślę, żebym tam powiedział te wszystkie premisy. Nie, tam była taka miejscowość, gdzie rasistowskie żarty może mogłyby wejść, bo oni mogli nie widzieć nigdy na przykład. Ale te wcześniejsze premisy mogłyby ich zamknąć na tyle, że... Tak. No tak, no. Pamiętam, że tam ktoś też miał straszne o politykach jazdy, a się ktoś jest burmistrz tej mojej miasteczka na Wdowi. To jest super w małych miejscowościach, że możesz trafić na wszystkich. Tak. Albo na przykład na... Kurwa, ktoś mi dopiero co opowiadał o tym, że trafił na jakąś taką imprezę policji czy coś. Ojej. Ja też mam na przykład jakieś żarty o policji. Cokolwiek, nie? No, albo jakiś... Ja mam tam jeden przynajmniej żart, z którym się nabijam trochę z tej policji. Ale jest zawsze opcja, że trafisz. Nie, moja publiczności... Ja mam przed... Ja nie byłem jakoś negatywnie nastawiony, że przyjdzie buractwo, a... Pogłownie miałem super odczucia. Mhm. Był jeden z lepszych występów i się przekonałem, że tam też są jakby spoko, można występ zrobić. Tak, oczywiście, nie ma jakichś żelaznych reguł chyba. Tak, to zależy od ludzi. Nie zależy od miejsca zamieszkania, zależy od ludzi. Zdecydowanie, tak. Od klimatu w samym miejscu. No, już ta scena w Głownie już trochę jest rozbudowana, oni widzieli już parę komików, też to mogło pomóc na pewno. Tam jeszcze coś innego nie robią? Koncerty czy jakieś kabarety występują? Nie wiem, co tam się dzieje w tej knajpie, wiem, że są stand-upy, nie mam pojęcia, czy coś się dzieje. On tam chyba, to jest jeden taki chyba tam miejsce w Głownie na imprezę, więc tam się spotykają po prostu i ten bimber piją. No tak, właśnie. To jest największą atrakcją. A że jeszcze jakiś komik przyjechał, to już w ogóle zajebiście bonus. Ale też mają fajne to, że oni piją bimber po stand-upie, a nie przed. Tak? W sensie, że na występie są trzeźwi. Aha. To jest super. Według to jest spoko. No, to jest mają spoko. Na tyle szacunku, że... Piwo wezmą, ale to wiesz, no piwo to spoko. Bimber ja to ja na chcę później. Znać, żeby mieli te piwo, bo wtedy też będzie jeść trochę przełamanie lodów, jak ktoś wypił jedno piwo, nie? No. Ale z tym bimbrem byłoby ciężko na przykład. A oni z bimbrem czekają jednak po stand-upie i czekają też, żeby napić się z występującym tego bimbru. Aha. Żeby nauczyć ludzi pić bimbr. Czułem się jak nauczyciele może trochę, ale... Tak. Ale to jest też fajne. Mają jakiś regionalny produkt, którym chcą się pochwalić. No. I mają swój rytuał. Rytuały przejścia. Na deser też zostawiają, nie, bo wiedzą, że to kurwa nie przelewki, więc no trzeba ja słyszałem jakieś poczekać. Historie o tym bimrze, że oślepniesz coś tam. No, oni ci tak mówili? Nie, słyszałem po prostu przed tak. Tym, jak ci czasem... No nie, no tak, no bo bimber jest zrobiony z różnych rzeczy i na różne sposoby, więc teoretycznie tak, ale tam mógłbyś jest źle chyba, trafić. Tam, ale... jest już chyba... Dobra po prostu produkcja. Tak, po prostu czysty bimber z jakiegoś kurwa ziemniaka czy innych owoców. Cytrynowy był, wiesz? Aha. Okej. Okay. To była niezła akcja. Myślałem, że to będzie. To było smaczniejsze nawet niż czysta. Tak? Może cytrynówka troszkę lepiej wchodzi. Kac to już co innego, nie? Ale... tak. No u mnie się teraz w tym roku, w 2015, to ja mam też rocznikowo 18 lat, właśnie zacznie w klasie. Ten sezon 18, Picie ciężki się rok tak. Dla wątroby, znaczy, strasznie. No 18 to jest, 18 urodziny to kończą się, także. Dwa dni temu byłem i skończyłem, chciałem o 5 rano, jest na KFC na poleczki, 2-4 na dobę i no, o 5 rano nie chcieli, byłem za chudy, żeby samochód, tam, że musiałem podejść do szybki, zapukać, i tam kobieta zaczęła mi robić te longery, bo tam zamówiłem dla mnie, dla znajomych longery, w ogóle miałem zbliżeniowo, bo pinu bym nie wpisał nigdy. Strasznie długo je robiła, zacząłem się denerwować, krzyczeć, co tak kurwa długo, wiesz z kim tańczysz, w ogóle tak się zrobiło taka żenada, że stać przed KFC, wiesz z kim tańczysz. Boże, bo jeszcze się kurwa, wiesz, znajdziesz ten w internecie, oni obraz nie, z kamerki wezmą. Nikt tego nie nagrywał. Ale czekaj, dobrze zrozumiałem, że ty poszedłeś na... przez drive-thru tam dla samochodów, tak? Tak, bo i sprzedali ci? Tak, bo już... oni mają chyba któreś tam zamykają tą główną część, ale aha. Są 2-4 na dobę, więc drive-thru i ja byłem za lekki, żeby tam, gdzie samochód normalnie mają zamówić, bo oni tam mają ten mikrofon teraz, no. Więc musiałem podejść do tego okienka, w którym się już odbiera, a, że oni nie wiedzieli, zapukać że szybkę, jesteś, no. A w ogóle była świetna opcja, bo byśmy pijani oczywiście znajomymi, udawaliśmy samochód, stary, staliśmy w dwa rzędy pod moim brum, brum, nie, no, zapukałem szybkę, no otwiera, no dobrze, możecie zamówić. Ja już o 5 rano taką... na poleczki, oni już mają kawę wyjebkę. Być może tak, już wszystko jedno.
Nie, bo ja, oni chyba zazwyczaj tam nie sprzedają, czy nie chcą sprzedawać ludziom, którzy... Ja się nie spotkałem, ja zawsze, nie jesteście pierwszymi, razy, którzy wpadli na ten pomysł. Wiem, ale ja kupiłem 3 razy na pieszo w tych McDrive'ach, czy DriveHu. DriveHu, powiedziałem. DriveHuj. No i kupowałem za każdym razem, kiedy już była zamknięta ta główna część. Aha. I nigdy nie miałem problemu z tym, żeby sprzedali. No, to spoko. Ktoś mi mówi, że fajnie, że zadawałem kasztańskie pytania. Nie wiem, czy one są takie fajne. Nie wiem, czy słuchałeś. Słuchałem, ale pierwszych paru osób chyba pytałem takie, że, o takie rzeczy, które możesz... Udzielałeś jakichś wywiadów kiedyś? Raz udzieliłem wywiadu. Po stand-upie w Toruniu. Całe szczęście, że oni to nagrywali na dyktafon, a potem pisali, bo bardzo ładnie ubrali moje słowa. Wszyscy moi znajomi, jak ty tak inteligentnie mówisz? Spokojnie, oni to obrobili. Ale nie, mam złe wspomnienia z wywiadami, bo wiem, kiedyś Dzień Dobry TVN napisało, że zrobimy tutaj materiał z najmłodszym komikiem w Polsce. Bardzo fajnie się podierałem. I zrobili w ogóle taką całą zajawkę dookoła właśnie każdego środowiska, w którym się obracam, bo i w stand-upowym zrobili straszną zajawkę na to, tak. Bo tam przyjechali na występ do Łodzi, robili wywiady z tymi stand-up Łódź, z Patrykiem Czebańczukiem, tak nagrywali ten występ, tak dalej. Mhm. Potem przyjechali do mnie do szkoły i jak chodziłem po korytarzach, za mną chodziły kamery TVN-u i na lekcji siedziałem w ławce i w kącie sali stał TVN i mnie nagrywał. Ludzie siadali na ławkach osób innych w mojej klasie, żeby mnie nagrać. Ja się tak czułem wtedy fajnie. Zobaczcie, że typ mnie zapytał, są kamery, to może zapytamy Tomka. I ja tak totalnie nic nie umiałem i dostałem 4 chyba tylko dlatego, że nie chciał mi swojej oceny. Znaczy tam coś powiedziałem, ale na 2 według mnie. To był jakiś przedmiot, gdzie akurat można było bardziej ocenić według mniemania niż tam jakiś styl reguł i dał mi 4. Wow, jestem w szoku. Jeszcze pojechali potem do mojego domu, zrobili z moją mamą wywiad i tak dalej. Wiesz, każde środowisko wiedział, że będzie z tym, po czym, wiesz, no, za tydzień zapraszamy, tydzień później, za tydzień zapraszamy, tydzień później, za tydzień nie zapraszamy. Tego. No już, znaczy słyszałem w listopadzie, że za tydzień zapraszają i potem już przestali dzwonić nawet, więc wiesz, może teraz każdy się mnie pyta, kiedy będziesz Dzień Dobry, to powiem, że każdemu odpowiadać, że mnie olali, bo nie ma osoby, która o tym nie wie, bo w każdym środowisku oni nagrali to jest taka masakra, że każdemu powiedzieć, że zostałem olany przez Dzień Dobry. Najgorsze jest to, że w Dzień Dobry Twoim czasami są ludzie tak... Po prostu tak słabi. No to już jest inna sprawa, tak. Tiger, Bonzo i Cobra. Kurwa, nie wiem nawet. Stary, to są ludzie chyba chorzy trochę psychicznie, którzy robią covery piosenek, piją wódkę i wyzywają innych ludzi i wstawiam to na YouTube i oni tam byli, a ja nie. Znaczy ja też nie mówię, że ja zasługuję na to, żeby tam być. Jesteśmy komikami, ale jak już zrobili taki szum, to mogliby przynajmniej jakby zadzwonili i powiedzieli jakby, wiesz, ja napisałem SMS-a tam 2 tygodnie temu, nie wiem jak z tym jest, bo tam słyszałem, że ten długo się czeka podobno, a to mógłbym przynajmniej się dowiedzieć, czy ja czekam, czy ja jestem olany, nic mi nie odpisali. Mhm. Tak? Więc jakby uznaję, że przynajmniej jak na taką telewizję jak TVN, to mógłby przynajmniej dostać jakieś info, kiedy albo czekasz, albo tam, że już to olaliśmy, a nie, że wiesz, takie za tydzień zadzwonimy i nie dzwonić przez na przykład, wiesz, od 3 miesięcy. No byłoby... Tego nie lubię. To byłoby okej. Kultura, to się nazywa kultura, wiesz, i wychowanie. Tak, najgorsze jest to, że jeżeli oni się spodziewać nie po TVN-ie. Ej, że zaraz się zapraszamy, przesłuchałem tego, nie jebać tego młodego, obraża nas w podcaście. Tak. Nagrałeś to? Tak, ale to nagrałeś się... to? O, dobrze. Wiesz, nie. W ogóle skąd się ten tekst wziął? Czy widziałeś ten film na YouTubie? Nagrałeś to? Nie, wiesz co, ja jakiś czas po tym, jak założyłem tego stronę z podcastem, to się zorientowałem, że jest ten filmik. Że jest jakiś, znaczy, że jest strona, która się nazywa Nagrałeś to i tam jest coś z Kapitanem Bombą i tak, chyba jakieś takie ja wiesz, ja przechodziłem przez gimnazjum, oglądałem Kapitana Bombę. A ja właśnie chyba nie bardzo i... Jest tak, oni się w tym Kapitanie Bombie zainspirowali takim filmikiem, który stawili jacyś ludzie ewidentnie IQ under 30. No. I akcja jest tego typu, że stało 4 czy 3 dresiarzy w jakimś garażu. I jeden typ mówi do kamery, mogę ci to powiem puścić, no, zobaczymy, co można zrobić z wiadrem z benzyną, nie? Wiesz, oblewają sobie ręce benzyną, podpalają to, machają, a jestem diabeł, nie? Kurwa. Potem nagle zaczynają się palić, mówią, gaś to, wiesz, tam wrzucił tą benzynę do jakiegoś tam, wiesz, do ogień jeszcze tam dalej, podpalił to jakieś wiadro, wiesz, to mogło wybuchnąć, nie? Tam, no. Wiesz, tam, kocem to kryj! I zakryli to kocem i tak... Od razu jak to zakrył kocem, to zgasło, wiesz, nie zaczęli się przejmować, że mogłem od razu do kamery, nagrałeś to, wyślesz mi na mój telefon, a ty, nagrałeś to, postara jest w piwnicy.
ten tekst, bo stara jest w piwnicy, już to kończy, film jest genialny. I ten film jest tak głupi, ale według mnie widownia w Cannes mogła wtedy wstać i zacząć klaskać. To jest tak głupie. To jeszcze co innego niż myślałem, to co ma kurwa wspólnego nagrania? Kapitan to Bomba z zrobili to Bombą. Samo, dokładnie ten film, aha, tylko przerysowali go na swoje postacie. A, okay. No, kosmitów. Funkcjonuje jeszcze Kapitan Bomba? Oni robią nie, nowe rzeczy? Nie ma to jeszcze. Stare jakieś coś. Nie, oni teraz chyba tylko tego Konia Rafała, to jest taka kreskówka Konia Rafał i to robią. Okay. Też na YouTubie, tylko nie wiem. Tak. Są takie, to kiedyś było For Fun Kartony, teraz się jakoś inaczej nazywa, już nie wiem nawet jak to radzi. No w gimnazjum było oglądane, że teraz nie. Dobra, żeby taki nie taki dorosły teraz, nie? Tak. Ale jest ten hejt, jak widać, że jak ludzie przychodzą do liceum, pierwszy dzień w liceum, jebane gimnazjum, głowa dzieciaki, że pół roku temu tam byli ci ludzie, ale jest ten gimby, gimbusy. Już kurwa, rok starszy, licealiści, tak. Kurwa, dorośli ludzie, wielcy, kurwa. Wiadomo. Już mogę iść na papierosa za szkołę, bo już nie jestem w gimnazjum, tylko w liceum. Śmieszne, tak. Nie wiem, jak byłem w liceum, to już to nie było gimnazjum, było wcześniej podstawówka i nie było jakiejś takiej... To było lepsze według mnie, wiesz? Nie było takiej łatki, że mogłeś przelepić, bo to całe wcześniejsze 8 lat w ogóle. To było... Ja dlaczego lepsze? No ja jakoś moje gimnazjum nie za fajnie wspominam. W sensie jakby towarzysko, bo nie miałem za bardzo co robić tak naprawdę. Tak. A liceum, no, ale... liceum trafiłem naprawdę... Polecam, jeżeli ktoś się zastanawia na jakimś liceum Cervantes, to jest jedna z najlepszych atmosfer w ogóle w Warszawie. Jak ja jestem tam w samorządzie, jak ja tam mogę tą telewizję szkolną ogarniać, to jest bardzo fajny projekt, że ja sobie tam pomyślałem, a i zrobiłbym telewizję szkolną, od razu spoko, znaleźli mi znajomych, którzy chcieli to zrobić, jakiś tam projekt inicjatywy młodzieżowe. Musieliśmy wypełnić parę papierków, dostaliśmy od miasta stołecznego Warszawy 2000 zł chyba na sprzęt, na jakiś green screen, na jakiś, wiesz, na ten taki, co jak w wiadomościach czytasz, taki ekranik jest i z tego lecą tekst. Wiesz, jak to się nazywa? Bo już prompt? Teleprompter chyba. Tak, nie dostaliśmy wiem, to prompter, bez sensu, niepotrzebne totalnie, ale mamy. I w kosztorys też mieliśmy wpisane chyba ileś tam puszek coli i paczek lejsów, bo musieliśmy, jakby żeby to przeszło, musieliśmy na koniec tam powiedzieć, że zrobimy warsztaty z tego, jak się robi telewizję szkolną. No i wpisaliśmy to jako catering do tego. W czym zrobiliśmy te warsztaty, tylko nikomu nie powiedzieliśmy o tym, że je robimy, więc nikt nie przyszedł, bo nikt o tym nie wiedział, ale musieliśmy zrobić, żeby, wiesz, żeby było. I po prostu polegało to na tym, że my tam siedzieliśmy i oglądaliśmy głupie filmy na YouTube, jedliśmy te chipsy i piliśmy tą kolę, bo nikt nie przyszedł, nie mogliśmy za hajs handlu, kiedyś walc popite do końca roku szkolnego. To jest śmieszne. Zajebisty obraz, tak. Pieniędzy podatników wydawanych. Dziękuję pani Hanno za kole. Przyjdą listy, kurwa, z pogróżkami. Tak, ja powiedziałem stare, kurwa, sekrety, że całej mafia i liceum. Defraudacja pieniędzy z warszawskich, matko. A co robicie w tej telewizji, w sensie? Ja już tam, ja byłem tam. Teraz już tam ja nie jestem, bo coś tam, bo tam niezależni ludzie mają to robić, a nie samorząd. No i tak nie chciałem. Tak nie chciałem. Tak się zawsze mówię. Nie, no jeden co ja tam robiłem, ja tam czytałem takie rzeczy, typu tam mieliśmy taki segment skrzynka życzeń, że tam w szkole ludzie wrzucają życzenia swoje, ja tam je czytałem, próbowałem to w jakiś żart obrócić, ale wyszło jak wyszło, to tam ktoś napisał, że chcę Starbucksa w szkole, ja tam mówię, stary, ale jesteś gimbusem, chcesz Starbucksa w szkole, ci mogę... Kiedyś przyjdzie Bobby Burger, obiecuję ci to, ale Starbucksa nie będzie, jak historię opowiadałem. I to leciało... Jest na YouTubie gdzieś tam, YouTube chyba Cervantes TV to się nazywa, tak. Czy jakoś tak. Ja już tam w najnowszych odcinkach mnie nie mam i wyglądają o wiele bardziej profesjonalnie, jak mi się wydaje. A to z tym TVN-em jeszcze to śmieszne rzeczywiście, bo oni sporo czasu poświęcili, żeby, tak, to jest też, żeby materiał nakręcić. No ale może tak robią, no muszą mieć kilka w puszce i potem wybierają akcja sobie, tak? Że oni dzwonili do mnie, że oni mieli strasznie parcie na to, żebym ja przyszedł z rodzicami. A ja strasznie nie chciałem, bo jakby, umówmy się, komik w jakimś talk show z rodzicami. No. Nie. Tak. Że ja nic tam nie powiem. Że jak jesteś najmłodszy, to musi być... tego nie będą słuchać, dlatego teraz ja mówię na luźno to rzeczy, ale jak wiesz, tam bym wiedział, że jakby, no, powiedziałbym w telewizji nawet, jeżeli by wiedział, że moi rodzice będą słuchać, bo nie ma ich przy tym, to wytłumaczę się jakoś. Tak. Ale jak oni są obok, to ja nie mam w czym, to bym jeszcze wyjdę na jakiegoś kozaka, który, wiesz, popisuje się przed rodzicami w telewizji. Nie chciałem z rodzicami przychodzić. To też ich mogło jakoś tam, będzie kurwa wybrzydzał. Nie wiem, bo nie powiedzieli mi tego wprost, powiedziałem, że nie chciałbym z rodzicami, dobra, tam sprawdzimy temat i nie dzwonili już, więc może nie powiedzieli wprost, że to przez to, ale tak sobie
Może jakoś, tak, chcieli, jakoś... bo oni zazwyczaj chcą też więcej gości, więc jak nie z rodzicami, to musiałbym już z kim siedzieć, oni chyba chcieli bardziej nie temat stand-upu poruszyć, tylko ej, jak wam się radzicie z tym, że wasz syn mówi kontrowersyjne rzeczy, pewnie tak, coś tak. Bardziej chcieli chyba z moimi rodzicami pogadać niż ze mną tak naprawdę. Możliwe. No właśnie, a jak ten... Jak... A moi rodzice też z drugiej strony nie mieli parcia, żeby tam iść. Tak, no nie dziwię się. Więc, znaczy chyba, tak. nie znam twoich rodziców, ale... Czy moja mama tam ja się... wypromuje swój tam zakład regulacji brwi, jaki mamo, wspierasz. Ale tak w ramach żartu. Bo. A no właśnie, jak twoi rodzice się zapatrują na to, że ty się interesujesz, że robisz stand-up? Jest w miarę okej. Okay. Na razie traktują to pewnie jako, że tak. O, ma chłopak hobby czy coś, tak? Tak, tylko teraz ze względu na oceny mam jeździć tylko w weekendy na przykład. Hmm. Ale już chyba teraz czuję, masz... że to się nie sprawdzi, bo już mam parę fajnych ofert, nie w weekendy. Ale więc ja zawsze jakoś ich tam dam radę przekonać i jakoś to pójdzie. Się. Cieszę się, że coś robię w ogóle, bo znaczy ja miałem tak, jak dużo grałem w piłkę w klubie, chyba tam ponad 10 lat grałem. Uh-huh. Powiem, że jakby mi się też trochę to przeszła zajawka na to. Chciałem robić stand-up i jakby to jest fajnie, są fajnie, że mam jakieś hobby, fajnie, że tam nie siedzę w domu, nie gram na komputerze, jak no, niektóre dzieci tam jak robią. Gimbaza. Tak, no, gimbaza, Minecraft i tak dalej. Ale też, żebym to, żebym nie, oni chcą, żebym to fajnie traktować to jako hobby, ale żebym nie olewał szkoły. Ale nie olewam szkoły tak naprawdę, tylko mam po prostu... Ja się tłumaczyć, ja mam wysoki poziom, nie olewam szkoły. No tak, no. Nie, no, no staram się musiałbyś łączyć, dużo więcej pracować, nie dziwię się. Teraz wszyscy, kurwa, traktują liceum bardzo, znaczy teraz. W ogóle może od tego nie uczniowie, roku... ale że ludzie coraz bardziej traktują chyba szkołę jednak bardzo serio. W sensie, że ja mam wrażenie, że jakby twoje... My jesteśmy no prawie to samo pokolenie, ale w sensie ludzie w twoim wieku, że coś już wchodzą z tą myślą, że kurwa, to już jest ten moment właśnie, w którym wybierasz... karierę, musisz się uczyć języków, to jest bardzo ważne. No, a mi się wydaje, że jeszcze jakiś czas temu, znaczy jak ja byłem w szkole, czyli wcześniej, to było bardziej tak, że no dobra, zobaczymy, nie? Studia to jest ten okres, kiedy wybierałeś jakąś ścieżkę, a teraz już na etapie liceum albo wcześniej nawet. Jest wsparcie na zaczynanie w ogóle wszystkiego wcześniej. Jakby też podejrzewam, że znalazłbym kurwa w Polsce 10-letni stand-uperzy. No. Jeżeli to się rozwinie jakoś tam. Może tak. Ale w ogóle, nie no, ja pamiętam, jak przyszedłem do liceum, tam były jakieś pytania tam, ej, myślicie, kim chcecie dostać? Tam ktoś tam, ja chcę tam, gdzie jakaś dziewczyna, chcę być analitykiem tam finansów, firmy. Ja no właśnie, dole, tak. Nie osoba, znałem takich rzeczy. Mój kolega jest takim jednym z najlepszych liceum w Warszawie. A on mówi, że on tam przychodzi, pyta się, kim chcecie być, tam ktoś, ja chcę być kustoszem muzeum w wieku 16 lat. Stary, ktoś chce być kustoszem muzeum w wieku 16 lat. No, to jest dla mnie szok. Że jak ja bym chciał zostać kustoszem muzeum, nie wiem, miał 35 lat, to ja popilnowałbym zabytków, ale wiesz, nie w wieku 16 lat. To jest dla mnie dziwne, strasznie. Dziwne. Nie, że oni już wie, sobie dużo wiesz. Jest osób, które wie, już tak, ja chcę, wiesz, pracować w TPSA na stanowisku tam, stary, skąd wiesz, że będą, nie upadną mnie do końca, no coś tak. Nie, ale bo... jest dużo osób, które nie wie też i to jest dużo osób, które nie wie, ale ja po nich widzę, że oni nie znajdą, na przykład, w sensie to są dużo osób, które nie wiem, co chcę robić i oni nie będą nic robić, tak. A jest dużo osób, które nie wiedzą, co chcę robić, ale widać, że mają predyspozycje, by być fajnymi ludźmi. Tak. Myślisz, że jesteś w stanie to ocenić? Może powinieneś w HR w takim razie tak, pracować, zatrudniać ludzi? Headhunter, tak? No, na przykład. Ja słyszałem, umiem szukać kustosza muzeum i będę sprawdzać, kto u was mówił w pierwszej klasie, co chce robić, znajdź tego człowieka. I... Nie, headhunter to jest takie zawód chyba bardzo, kurczę, bez jakiejś takiej zero-jedynkowy. Zerwidale nazywam. W sensie taki, tak, że znaczy... nie masz takiej, że ej, lubię cię, tylko musisz, wiesz, kurwa, stricte tak zawodowo mieć relacje z każdym. Chyba. No raczej tak, nie no, headhunter to jest taki często no, krytykowany chyba zawód, bo, tak. Bo HR to może być ogólnie, wiesz, dział zatrudnień, relacji z pracownikami, cokolwiek, a headhunter się zajmuje chyba tylko tym głównie, że... Łowieniem ludzi tak. I często z innych firm też, więc jakby, wiesz, jest to jest takie ludzi, średnio bo... etyczne czasami. Tak, tak. No. Nie, headhunterem to bym chyba nie chciał. Chyba, że łowcą głów po prostu, w jakimś plemieniu. Tak? może tego też bym ci chyba nie życzył. Tego to bym sobie sam nigdy nie życzył. Zacząłeś oglądać stand-upy jakieś anglojęzyczne, tak? I się zajerałeś tym? Wiesz co, pierwszy stand-up, jaki widziałem, nie był, to jest też ciekawe, nie był anglojęzyczny. Ja widziałem pierwszy stand-up, jaki widziałem, to widziałem
Ja ogólnie już jestem z tego pokolenia bardziej, jak poznałem waszą matkę, niż przyjaciele. Bo tak. Ty pewnie jesteś, no ja już jestem z tego ja bardziej... Ja strasznie nie lubię przyjaciół, ale tak, no, to ale jest dobre porównanie pokolenie, chyba, no, no właśnie jest no. Takie trochę przejście. Dużo moich znajomych ogólnie, ja też oglądam przyjaciół, ale już jest jakby teraz, wiesz, moda na jak poznałem waszą matkę. Tak. To już się skończyła rok to temu. To już jest temu, już przestaje tak, kręcić, tak. I w ogóle strasznie zjebali 9 sezon, no, ale nie ważne. Ja nie mam pojęcia, ale... I oglądałem właśnie tam na Comedy Central te różne seriale, typu ja poznałem waszą matkę i fajnie patrzę tam, siedzę któregoś tam wieczoru i Comedy Central reprezentuje stand-up. Mm, wow. Tak. I oglądałem, patrzę, co to jest, nie słyszałem nigdy wcześniej. Akurat chyba Maciek Adamczyk leciał. I to był pierwszy stand-up, jaki widziałem. A. 20 minut chyba Maćka w Comedy Central. Spoko. Słyszysz Maciek? Słyszysz Maciek, a Maciek bardzo mi pomógł, naprawdę, bo ja byłem na drugim open micu Snap Polska, który prowadził Maciek Adamczyk, powiedział, że fajny program, że mogę kiedyś przyjść, zrobić przed jego i Czarka występem support. Mm-hmm. I to był, przyszedłem, ale występ był odwołany, bo był akurat jeden taki dzień w roku, gdzie spadł maksymalnie w listopadzie śnieg, przyszły 3 osoby na stand-up i chłopaki odwołali, ale dostałem propozycję. No ale fajnie. Zresztą byłem z Maćkiem raz w trasie po Ustce i Koszalinie. A tak, to już. Więc nie, Maciek naprawdę bardzo, i Maciek też na początku wysłałem mu teksty, i mi podpowiedział, znaczy nie pisał mi tekstów, ale mówił mi, co jest w moim fajne albo niefajne. Tak, spoko. Więc mi pomógł bardzo, także props Maciek. Czyli generalnie zobaczyłeś Maćka Adamczyka występ w telewizji. Ale nie, tak, że jestem idolem Maćka, teraz lepiej. Robimy takiego, że jestem idolem. Nie, nie. Zobaczyłem po prostu stand-up Maćka, potem spodobał mi się, fajny był, uznałem, że to jest, znaczy, wcześniej znałem tylko kabarety, myślałem kiedyś, ej, fajnie, kiedyś by było robić coś śmiesznego, nie, a potem zobaczyłem to, że ale nie, już koniec oglądania tych kabaretów. Tak. Ja zacząłem oglądać stand-up na początku Comedy Central, to obejrzałem to odcinki, tak patrzyłem, co będzie, on dzisiaj będzie to obejrzę, albo tam sobie włączę nagrywanie, czy cokolwiek. Tak. No potem zacząłem w YouTubie oglądać i anglojęzyczne i zobaczyłem na początku, no to już chyba wszyscy, Delirious. Aha, tak. Diego Murphy'ego, to już chyba wszyscy też mu zaczynali od tego. Tak, sporo osób wspominało o tym. Wiesz, co mi się wydaje? Że dużo jest, jak piszesz standup.pl, bo ja jeszcze z napisami oglądam, jak miałem 14 lat. Teraz staram się już bez napisów, bo też jakby to uczy trochę, nie? Ale teraz jeszcze 14 lat, nie wiem, potrzebowałem tych napisów. I wpiszesz standup.pl, to jest pierwsze, co wyskakuje. Tak? Delirious, tak. Więc, znaczy nie wiem, czy to wtedy było, nie? Może jakieś, teraz tak? Już coś nowego jest, ale wtedy to było i zawsze, tak. I to obejrzałem cały special. W sensie, obejrzałem... że z napisami, tak? Bo tak, dużo jest tak, no chyba niewiele z tych tłumaczonych jednak i... No nie, no może... ja teraz na przykład, ja bardzo lubię teraz Jeselnika oglądać, a jego jest chyba jeden, tylko 5-minutówka przetłumaczona, to ja oglądam jego po angielsku na przykład. Tak. I ja zacząłem oglądać właśnie, chyba byłem w drugiej gimnazjum, albo w pierwszej, i zacząłem oglądać właśnie na początku Karlina, Marfiego, to co było przetłumaczone wtedy tak naprawdę, bo miałem 15 lat, nie ogarnąłbym. Nie, no jasne. Kara, Jeffreysa, tak. To były chyba takie najbardziej przetłumaczone, najpopularniejsze. Uh-huh. Joe Rogana bardzo lubiłem, tak? Też był przetłumaczony, miał fajne rozkminy, strasznie mi się podobały. Tak, przed tym dewolucją głupich ludzi. Uh-huh. To mi się i a potem znałem tylko tych komików tak naprawdę i zacząłem robić stand-up, dużo ludzi mi powiedziało o różnych nowych, fajnych komikach, czy tam Dave Attell, ten ma całą serię tam Comedy Underground, strasznie jestem tak, fanem tego. I tam też dużo nowych komików wyłapałem, na przykład Stramik też mi pokazał Pete Davidson, bardzo fajny koleś, on ma chyba 20 lat teraz, koło 20 i sam jego stand-up, kiedy ma 20 lat, tam opowiada o college, na przykład, że rzucił college tylko dlatego, że tam nie lubił akademiku mieszkać, nie? Fajne jakieś te... Bardzo mi się tym spodobał, bo on miał fajne bardzo występy wrzucone w wieku, jak miał 17 lat, tyle co teraz ja. Chyba najlepsze, jakie widziałem w ogóle nastolatka stand-up, to jego. I ma fajne 20 też teraz, z tego okresu teraz już jak coś tam, wiesz, rozwija się coraz bardziej typ. Tak. No i zacząłem też właśnie tych nowych komików wszystkich poznać, Jeselnika, którego jestem dużym fanem. Kto tam jest z tych takich, Bill Burr. Tak, tak, Bill jest zajebisty. No spoko. No. Dużo jest ich, nie przypomnę sobie. Nie, no jasne, ale nie byłem ciekaw, co... No przecież ten, Chris Rock, Jeffrey, ale pierwszy był, pamiętam, że akurat siedział u mnie ziomek, jak oglądaliśmy tego Maćka Adamczyka i Maciek powiedział ten żart, że tam przychodzi zakonnica na pocztę i podciąga stanny, pokazuje kutasa. I powiedzieliśmy ten żart potem kolegom, akurat jechaliśmy na wycieczkę do Kazimierza. I no, powiedzieliśmy im żart, uważajcie na zakonnicę, bo podciągnąć stanny, wyciągnąć kutasa. I tam się zaśmiali wszyscy. I potem w Kazimierzu, wycieczki do Kazimierza to w ogóle było co roku, to jest klasyk chyba. I siedzieliśmy tam w tym Kazimierzu Dolnym, tam się wchodzi na taką górę, gdzie jest krzyż. Właśnie wchodzimy na tą górę, a zaczęły schodzić zakonnice.
jeden typ po prostu spierdolił z krzykiem, stary, bo usłyszał taki żart. No co ty? W pierwszej gimnazjum, tak, pamiętam, zaczął się drzeć, zakonnica, to by to wcierka, kiedy trzeba gonić. Maciek nawet nie ma tym pojęcia, jakby słuchasz to, to wiesz, uświadom sobie, jaki twój żart miał wpływ gdzieś wpływ w Kazimierzu, na jakiegoś na typa, który... Życia młodych ludzi i zakonnic. Kurwa, tak, ale to też fajny przypadek, bo ja odkryłem stand-up przypadkiem, oglądając po prostu telewizję. Tak, no jest. Fajnie, że zrobiliście ten program tak naprawdę, bo kto wie, czy nie ogarnął się za rok, ej, patrz, tak. Co to się dzieje. Też się cieszę, że był, ja nie wiem, czy bym robił dalej stand-up, gdyby nie było czegoś. Chyba twoja jakiegoś... siostra tam załatwiała. Tak, ona wówczas, no tak, była tam, nie wiem, już jak się dyrektorem kreatywnym, czy jak to się nazywało. Ale no tak, no pomogła ogarnąć cały ten program, wiesz, no jakoś zorganizować te castingi i tak dalej. Bo oni trochę nie wiedzieli, z czym mają do czynienia, wiesz, ludzie profesjonalni jakby sobie. Filmowcy i tak dalej, telewizyjna kadra, ale no raczej po raz pierwszy robili coś takiego, więc poza tam... Wy nie, też jakby dużo przetarliście tej ścieżki stand-upowej. Tak. Bo teraz stand-up według mnie w Polsce robi się popularny nieźle. Tak. Bo już jest, to każde miasto ma tam swoją ekipę. Mm-hmm. Wiesz, masz napisać do miliona ekip, oni ci załatwią, wiesz, występy. Masz załatwić występ, naprawdę, jeżeli masz jakieś tam fajne 20 minut, to w każdym mieście można sobie załatwić występ, tak naprawdę. Tak. Bo już jest tyle ekip, że nie musisz pisać do tam klubów i tłumaczyć im, co jest stand-up, tylko napiszesz do ekipy, ekipy mają tam jakiś plan i tam, o, tutaj cię nie wcisnę, tam cię wcisnę i okej, no fajnie. Tak, to jest dobry sposób, to jest super, że jest już w każdym mieście tyle ekip. Mm-hmm. Bo to się zaczęło mniej więcej... Jak ja zaczynałem stand-up tak naprawdę, w fajnym momencie zacząłem stand-up według mnie, że tak. W momencie, w którym zaczęły się pojawiać te ekipy, taki nowy, nie underground chcę powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy undergroundem, ale taki powiedzmy nowa, świeża krew oprócz was. Trochę jest... Bękarty już były od pół roku, jak ja zaczynałem, teraz im na przykład super idzie bardzo i tak dalej, więc to jest fajne, że jest już stand-up coraz bardziej popularny, coraz więcej osób o tym wie To jest super. I też dużo osób w liceum mówi o tym, bo ja na przykład gadam z typem o stand-upie i on na przykład mówi, wiesz, ja to lubię oglądać stand-up, bo kurwa te kabarety, i wiesz, dużo osób w liceum już ewidentnie mają hejt na te kabarety, tak, też mają tego jak dosyć... odkryli stand-up, bo teraz młodzież, to mi się wydaje, jest taka bardziej otwarta, bo były te takie czasy PRL-u, już ja gówno wiem, bo ich nie pamiętam, ale były jakby czasy, że ludzie byli zamknięci, tak mi się wydaje bardziej. No tak, no tak, wiesz, ja mam wrażenie, no... że po prostu ludzie starej daty są bardziej zamknięci i jakby im świeższe pokolenie, tym bardziej są ludzie otwarci. Tak, no wiesz, nawet też trochę nie mieli kontaktu nawet z no pewnymi rzeczami w ogóle. No to jest oczywiście, wiadomo, że ludzi, on kurwa by się wprowadził. Nie, bo wiesz, niektórzy wręcz przeciwnie, pewnie byli głodni jakiś, potrzebowali jakichś zagranicznych rzeczy, albo ciężej je dostać. Nie? Już teraz w Stanach jest taki, no przecież tam już jest taka otwartość, że tam wiesz, politycy bekę cisną, czy cokolwiek. No tak, też w ogóle ostatnio tam oglądałem występ Obamy na Jimmy Fallon, już kolejny chyba, nie? Gdzie on normalnie, oni tam było Slow Jam The News, tak, że oni grają, Roots grają taki wolny numer R&B i Jimmy Fallon coś czyta, jakieś tam wiadomości, a za nim stoi Obama i kurwa, to nawet ja to komentuje coś, to nie jest nawet zabawne moim zdaniem, ale jest no takie absurdalne trochę, nie? Na jakim poziomie jest ta polityka rozgrywana. Ja widziałem ten program Zach Griffin, ten Zach Galifianakis, tak. No tak, to Zach Griffin, nie pamiętam jego nazwiska, Griffiniaks. Galifianakis. Że z Obamą. Tak, ten wywiad z Obamą był tak... I byłem tak w szoku, że masz z prezydentem wolnego świata tak pogadać, typu, chciałem zacząć twój akt urodzenia. No to jest totalnie, że... Tak. No wiesz, i typ... To było fajne. Też taka cecha trochę młodego pokolenia, że oni, tak, to jest zajebista. Wiesz, ktoś by mógł obejrzeć to 60-letni się kurwa oburzyć, czy co to jest, nie? No może tak, no. I właśnie jest zajawka strasznie, zauważyłem w liceach na stand-up. Dużo osób, coraz więcej osób, trochę jakby im... Trochę ich wprowadziłem w ten klimat. Spoko. Ale jest oni, dużo osób wiedziało już to. Tak, no to fajnie. No tak, no bo siedzą na YouTubie. No siedzą na tym YouTubie, to się przewija na tym YouTubie. Tak, i pojawia się. Mi się wydaje, że sporo moich fanów na Facebooku to są ludzie poniżej 18 roku życia nawet, albo to co. No moi to jest 95%. No tak, no. Inni komicy tylko stanowią ten 5%, który jest poniżej 18 roku. Nie, tak. No jest dużo tych osób. No. A też właśnie fajna jest opcja, że bo chyba nie wiem, czy... Wiem, że ten Cezary Fred Pontewski robił też stand-up jako nastolatek w Lublinie, ale on się chyba z tym nie promował za bardzo. I teraz zaczął się promować, jak ma chyba 20 lat, więc przegapiłeś. I gadałem z nim o tym, że przegapił.
No i właśnie, a ja trochę pocisnąłem ten temat właśnie nastolatko. I dużo osób zauważyło chyba takich młodych, że ej, można wyjść na scenę będąc nastolatkiem, powiedzieć jakieś żarty, bo tak. Dostałem strasznie dużo wiadomości od osób typu 16-15 lat, jak zacząć robić stand-up. W sensie to było fajne dla mnie, bo ja jakby nie jestem osobą, która mogłaby pomagać, nie mam takiej wiedzy po prostu komukolwiek w stand-upie, ale w sensie ci nastolatkowie jakby mogą się mnie zapytać nie to, jak tam robić stand-up, tylko na przykład co oni mają robić, jak zostać jakimś komikiem. Tak, że jesteś inspiracją jakoś dla nich. Wysyłam im na przykład, do jakiego miasta jesteś, powiedz mi, to ja ci wyślę, kiedy i gdzie jest open mic w twoim mieście i po prostu pójść i pogadać. Fajnie, fajnie. No. To mi się podobało, że wow, ludzie zobaczyli, wow. To jest spoko. To było jakieś tam fajna rzecz. Bo ludzie wcześniej w ogóle jakby nie wyobrażali sobie, że można. Nie wyobrażali sobie, że może 17-latek wyjść i mówić, że najlepsze jest to, Jezu, ja mam taki żart, że jestem jednym z ostatnich prawiczków w mojej klasie i tam mnie wkurwia, bo ten gruby, spasły zjeb z mojej klasy rucha, ale dziewczyny lecą na niego bez wychowawcą. I mój wychowawca to widział, bo to jest na YouTubie. Tak? Tak. I mówi, że Tomek, widziałem twój występ, tak ja się pytałem, tak już wiedząc, że ojej. No i jak? No fajnie, ale takim głosem, nie tęgim, że to powiedziałeś publicznie, że jestem pedofilem człowieka. Więc jakby mi się wydaje, że ludzie się nie wyobrażali, że może 17-latek opowiadać o tym, że wychowawca jest pedofilem. To jest jakiś publicznie tam... Publicznie jeszcze, no. Nie, bo jakby... Bo wiadomo, że tak ludzie gadają. Ludzie tak, ale... takie żarty, typu... W ogóle pamiętam, kiedyś miałem występ na strasznym festynie, na Forum Młodzieży, gdzie tam oni tam napisali, że tam w ogóle tam miały być tam ludzie z różnych uczelni, mówić tym ludziom z gimnazjum, podstawówki, liceum, co można w życiu robić. Tak. I patrzę tam, że sami jesteś ludzie z uczelni, jakiś typ, który żongluje Zośką, wiesz, klaun, ale patrzę, że ma być jeszcze jakieś najmłodsze impro w Polsce. No to mówię, dobra, no będzie impro, to jest, powiedzmy, że dobra, niech wystąpi, niech wystąpię w celu, powiedzmy, tam pokazania, co to jest stand-up młodym ludziom. I tak tylko mówię im, czy wiecie, że to jest hardkorowa forma, tak dalej, wysłałem i mówię, tak, spoko, przyjedę na występ i przed samym wyjściem na scenę zaczepia mnie, tylko nie przeklinaj. Już nie mogę nic zrobić, bo jestem... Chciałem przeklinać strasznie, ale popatrzyłem na tych wykładowców, uznałem, nie, dobra, cenzurowałem na żywo mój występ w głowie i wyszło bardzo fajnie. To też była aula duża, bo tam była strasznie duża aula, to była wyższa szkoła menadżerska na Pradze, więc tam oni mają dużo aul i tam było dużo osób, to im więcej osób, tym wiesz, lepszy też czasami występ, bo zaśmieje się nawet 10% osób, to śmieje się 50 osób, jeżeli jest 500 na przykład. Jasne. Więc, no i tam miałem śmiech i ten śmiech był, jak był ten, pomimo tego, że było cenzurowany ten występ. I w pewnym momencie, był jeden żart tylko, za który dostałem brawa, żart, że cały czas się więcej płaci SMS-ami niż normalnie i niedługo będzie tak, że w kościele będziemy wysłać SMS-a treści taca na numer ministrantów 6969. I to jedyny żart, za który dostałem brawa, wiesz, opowiadający naprawdę o pedofilii w kościele. Co wy robiliście, że to jest jedyny żart, za który uznaliście, opowiadając ludziom z podstawówki gimnazjum, to jedyny żart, który nagrodzony brawami jest o pedofilii przez księdza. Co wy to przeżyliście? Tak, też tak mam, ja. nie wiem, co spodobało, ale to mnie strasznie śmieszyło, że to był najlepiej przed im żart o pedofilii na forum młodzieży. To było śmieszne. Tak. Powoli mam wrażenie, że to jest prawie ograny żart, w sensie, że nawet jak tam taki ministrant i ksiądz coś tam, strasznie. To już jest tego. Ale to się chyba szybko zmieniło, że był taki moment, że jak mówiłeś to na głos, to ludzie się tak wzdrygali i pewnie nadal tak jest, ale teraz kurwa się z tego śmieją i klaszą. Tak, ja na przykład starałem się nie poruszać jakichś tematów typu kobiety źle prowadzą, przesuwa zupę. A miałbyś pewnie śmiechy z tego, nie? W sensie myślę, że nie teraz, bo teraz jakbym powiedział, kobieta przesuwa zupę, kurwa, to jest twoja matka pewnie. Może tak. To jest w sumie dobry, że kurwa, spaliłem. najgorzej. Nie, można by było na każdy temat naprawdę wymyślić coś śmiesznego, tylko ja bym chciał takie, co dotyczą mnie. Ja lubię mówić żarty. Są ludzie, którzy lubią mówić żarty strasznie, na przykład Karol Kopiec, to ja kocham to w nim, że on lubi to, wiesz... Abstrakcyjne, tak. Takie typu, wiesz, Rossmann, ochroniarze w Rossmanie, nie? Ale ja lubię wszedł, wiesz, opowiedzieć o szkole, opowiedzieć tam... Też mam trochę abstrakcyjnego humoru, typu jak, wiesz, tam palę jointa z kolegami, tam coś tam się dzieje.
Ale lubię tak na przykład zacząć o sobie, o tym, a u mnie jest tak, ja muszę tam przeczytać teraz dziady i coś tak. Tam, bo, wiesz, jakieś takie. Tak. Lubię, no. Lubię tak, uważam, że też fajny jakiś tam rodzaj humoru na tle samego siebie. Tak, no to jest fajne i poza tym ludzie też trochę jakby cię poznają, albo tak przynajmniej się wydaje, tak, więc tak. Jest, nawiązuje się jakaś więź, nie? Możesz żartować z tego, że kobiety chujowo prowadzą? Myślę, że byłoby śmieszne, gdybyś się najpierw nabijał z kobiet, że chujowo prowadzą, a potem powiedział na przykład, że nie masz prawa jazdy, tak, albo i tak, że... I to w ogóle nie wkurwa. Ja jadę autobusem i jest ta kobieta. Albo że miałeś wypadek czy coś tam, nie? Tak. W sensie wiesz, to... co mi się strasznie podobał... Weź na Reginaldzie byłeś. Byłem, tak. Mi się strasznie podobał ten jego żart z tym japońskim w No Fuck Movie. Że on opowiadał, to była, nie pamiętam, to był jeden całe, z najlepszych żartów, jakie nie? Ja w życiu usłyszałem. Tak, ponieważ przez samą konstrukcję jego, bo on zrobił 10-minutowy premis bez żadnych śmiechów, w którym wiesz, opowiada taką historię na maksa wciągającą, ale nie śmieszną, ale wciągającą. I też jakby szacunek, że utrzymał ludzi 10 minut w takim skupieniu i ciszy, co się teraz wydarzy, ale wiesz, taką traumatyczną historię opowiedział. I wiesz, taka traumatyczna historia na maksie, tam gwałt, coś tam, nie? I wiesz, i puenta jest tego, tam też ta dziewczyna chciała, wiesz, która była kierowcą tego autobusu, która była zgwałcona, ludzie jej nie pomogli, chciała wjechać tym autobusem w dziurę, żeby, wiesz, zabić tych wszystkich ludzi z wyjątkiem tego typa, co jej pomógł i go wywaliła z autobusu. I są dwie puenty, czy naprawdę chciała tak zrobić, czy może po prostu kobiety źle prowadzą? Tak. I to było wow, o Jezu, taki, wiesz, taka puenta, kobiety źle prowadzą do 10-minutowego premii, takie budowanie napięcia i tak to było tak dobre. Nie, mi się to strasznie podoba, ja się zakochałem w tym żarcie. Dla mnie to, że 10 minut to jest za dużo, żeby do takiej puenty. Właśnie, ja też byłem takiego przekonania, dość. Dopóki nie zobaczyłem tego jest... żartu. Mi się wydaje, że on jest genialnie napisany. Znaczy, nie wiem, może ja się gówno znam, ale ja jestem zakochany w tym żarcie. To jest, wiesz, kwestia opinii. Jestem zakochany w tym żarcie, Reginaldo. Mi się wydaje, że on pracuje jeszcze nad tym i to było widać w niektórych tych żartach zdecydowanie, ale... Ja w ogóle się jarałem, że ja zrozumiałem wszystko. Potem jeszcze, bo to jeszcze w ogóle był chyba żart nie tylko z kobiet, tylko z Azjatów pewnie, bo już nie wiem, czy wiesz, w Stanach na przykład mają stereotyp, że... Oglądam Family Guy'a, także wiem. No tak, no, że Azjaci... Stereotypy, że Azjaci, kobiety zwłaszcza, tak. Tak, tak. Zjeść z lewego pasa, głupia azjacka dziwko, nie. Family Guy'a się to przewija. No właśnie. Co trzeci odcinek. Tak, oni uwielbiają to. No więc to chyba o to chodziło też, nie? Czyli, bo ja, nie, ja też, nie pamiętam dokładnie znaczy on tego żartu. Że po prostu our woman że shouldn't drive. Okay. Dziś jeszcze miałeś okazję jeszcze kogoś zobaczyć po angielsku na żywo, czy coś? Na żywo, po angielsku. No, Riban Williamsa, ale to no tych Polaków. Tak. Wiesz co, na żywo po angielsku chyba nie miałem okazji jeszcze nie oprócz oryginalno nikogo zobaczyć, ale w ogóle wcześniej jarałem, że zrozumiałem wszystko i tak zauważyłem, że jakoś łatwiej mi się rozumiało na żywo niż przez YouTube, bo w YouTube czasami tak, o nie rozumiem, coś na mnie wyłapie, a tutaj mi jakoś miałem wrażenie, że łatwiej mi się rozumie typa, który mimo wszystko, wiesz, nie jest łatwy do zrozumienia, bo on jest chyba, on jest z południa Ameryki, czyli jest ten taki południowoamerykański akcent. Tak, ma jednak ten akcent. Plus, no jest czarny, też wpływa jakby na akcent, nie oszukujmy się, plus jeszcze mieszka od paru lat w Anglii chyba, więc masz połączone, wiesz, akcent. Czy mi się wydaje, że on cały czas... Nie wiem, czy specjalnie to robi, czy nie, ale cały czas gada tak jakby był Amerykaninem. Był ze Stanów. Tak, prosto, ja, tylko właśnie że nie było widać u niego w ogóle tego on nie jest taki ciężki ten akcent, ale... Nie, on nie ma angielskiego chyba w ogóle. Nie ma, nie ma. Ja wiem, że jak ludzie tam mieszkają, to trochę przyswajają pewnie, tak, nie? Ale... Nie no, ja zrozumiałem wszystko i tak, to się jarałem tym. No spoko, no. No ja, to fajne, bo właśnie, bo ja też, nie wiem, parę osób mi mówiło o tym, że raczej wszystko rozumieli, a ja myślałem, że będzie z tym straszny problem, że on jednak ma... Znaczy raz, że ma tam ten była, akcent, co? Tam była taka dziwna akcja, pamiętam, co ty przyszedł i mu zdjęcia pokazywał z jakiejś tam... A, tak. Ojej, a to już dziwne. W ogóle było śmieszne. Tak, nie, myślałem, że raz, że akcent nie będą mógł, ludzie mogli go zrozumieć, dwa, że w same odwołanie jakby, czy coś. Nie wiem, że on tam gada o Pistoriusie, czy coś, to u nas chyba się nikt tak bardzo tym nie interesował. Pistorius ale... jest chyba w Polsce ta sprawa. No tak, no może już wtedy była międzynarodowo znana, ale mam wrażenie, że Amerykanie i ludzie tam jeszcze, wiesz, wiadomo, w innych krajach tam jak się anglosaskich strasznie blisko to śledzili, całą tą, w Anglii to śledzili, a u nas to jakieś są chyba ważniejsze rzeczy, tak, takie lokalne, tak. Nie? I... Ja się na przykład interesuję sportem, więc ja to tam trochę śledziłem, no tak. ale ogólnie to jest dużo takich, na przykład właśnie tak jak powiedziałeś, z tą azjacką, odmieniłem, azjatycką? Tak, z kierowcą. Z Chinką, kierowcą. Jest ten stereotyp, który nie wszyscy mogą kojarzyć. I czy inne. Ja dużo na przykład właśnie, według mnie najwięcej się uczę angielskiego, takich typu
jakichś tam właśnie kontekstów czy sloganów, oglądając i stand-upy, mhm. i właśnie typu seriale typu, nie Family Guy, czy co ja tam oglądałem. Oglądałem ten, jak poznałem waszą matkę, tam tak. też można jakiś tam, powiedzmy, phrasal verbs wyłapać. No tak, zdecydowanie. Tak. No. Tak. Z gramatyki jestem strasznie dupa z angielskiego, ale na przykład z tych phrasal verbs to ogarniam. Dajesz radę. No tak, bo tam jest taki normalny angielski, jeszcze powiązanie kulturowe. Spisomnie, ale spisomnie zobaczyć. To ja po polsku nawet nie ogarniam. Dyslekcja, dysgrafia, przywiałem super wymówka oczywiście, ale tak. ale nie, no ja potrafię tak. zrobić błędy masakryczne. Uh-huh. Dobrze, że mi komputer podkreśla i po polsku, i po angielsku, bo ja potrafię... No. Ja powiem, najgorsze jest to, że mi się nawet nie to, że błędy ortograficzne, tylko mi się mylą literki. Ja potrafię napisać, wiesz, słowo przed studnia, spód, wiesz, przestawić ustę z czymś Aha, jeszcze. Rozumiem. I ja nie widzę błędu, dopóki on mi nie podkreśli. Ja mogę patrzeć na to słowo i nie widzieć problemu w nim. Mhm. Czyli rzeczywiście masz dysgrafię, w przeciwieństwie do niektórych pewnie. Tak, bo te błędy ortograficzne, do tego się można nauczyć, ale te przestawienie w głowach liter, to jest najgorsze. I, a po angielsku to jest 3 razy bardziej, bo mogę nawet napisać dobrze. I, ej, czy to jest na pewno dobrze, te literki tak. są. Mhm. Ale mam z nauczycielem, który jest Polakiem, ale nie mówi nic po polsku na lekcjach, więc to też jest spoko. Tak, to... i co, i wy się przyzwyczailiście się pewnie do tego? Tak, bo ja mam świetny dodatkowy angielski, mam z typem, który jest fanem tych teorii spiskowych i przychodzi do mnie i mi opowiada, wiesz, nawet ja tam nic nie gadam specjalnie, ja po prostu słucham, bo on ma taką teorię, że najpierw trzeba się osłuchać i on mi, i on mi opowiada na przykład, wiesz, o Rockefellerach, którzy kontrolują świat, w ogóle są piramidę społeczeństwa w Egipcie i w XXI wieku teraz, nie? Tam, wiesz, jakieś rodziny masońskie, ale najlepsze, wiesz, całą w ogóle wszystkie spiski, kosmitów, dowody, miliony. On nie przebiera, wszystkie leci. Tak, a najlepsze jest to, że on jest znawcą tego, on się 10 lat tym interesuje, on ma takie dowody, że ja mu w to wszystko, jak mam tą lekcję, maksymalnie wierzę, potem po tej lekcji, czy bo ja mu wierzę, nie ma sensu, ale jak jest ta lekcja, on mi wyjmuje te dowody, to ja nie jestem w stanie mu nie uwierzyć w kosmitów. On mi takie dowody na kosmitów znalazł, że Jezus Maria, to mnie rozwaliło banie, w sensie, że to się naprawdę dzieje. I no właśnie jakieś rodziny Rockefellerów, ostatnio opowiadał o Benjaminie Fulfordzie, też mnie rozwaliło, koleś mnie totalnie... To nie znam chyba nawet. To jest mało znana postać. On mi powiedział, dlaczego ta postać jest mało znana, bo oczywiście media tam, wiesz, chcą, żebyś nie znał tej postaci. Mnóstwo. Ale naprawdę, on ma takie dowody na to, wiesz, że tam, że to Stany wywołały to takie w Tajlandii, to tsunami w 2004, jakoś tam, wiesz, falami i takie dowody na to miał, że... jakieś tam, wiesz, nie będę ci opowiadał tego, ale strasznie mnie... Ja też sporo czytałem, nie wiadomo. No jak ktoś szuka czegoś, to zawsze znajdzie podparcie. No, a ty 10 lat się tym interesuje. I to jest ciekawe lekcje, są to naprawdę, nie są takie. Ja wolę mieć takie lekcje, niż wiesz, powtórzmy tak. czasowniki. Jane is going to Paris, what? What is she going to take? Też gimnazjalny, pamiętam, z angielskiego. Były 2 poziomy, podstawowy, rozszerzony. Nie, i podstawowy był na poziomie 8 lat. W sensie, wiesz, słuchasz i zaznaczasz ABC, nie? I słuchasz i siedzi tam, Jane, what we are going to do? We can watch television. I masz, co będą robić? Oglądać telewizję, grać w piłkę, czy kurwa iść na lody? Naprawdę. Wszyscy moi znajomi mieli z tego albo 100%, albo 98%, bo można się było machnąć ewentualnie na jednym tym. Tak. No rozszerzony już był trudniejszy, rozszerzonego chyba 80 parę miałem, ale... Ale nie, w liceum też fajne, jest w liceum też są te podziały, że w gimnazjum możesz być, to jest też ciekawe jakby społeczeństwo, jakby, że już się dzielą na społeczeństwo w liceum na te podziały, że w gimnazjum masz tak, że masz te rejonowe gimnazja i masz trafić na fajnych ludzi, masz trafić na totalnych idiotów z patologicznych rodzin, nie hejtuję patologicznych rodzin, tylko wiesz, masz trafić na dresu, którzy po prostu wiesz, wpierdol albo wpierdol i wybierz, nie, albo jakieś takie akcje. A w liceum już masz te progi punktowe, że tam zbierasz punkty. Teraz jest taka opcja, że tam wiesz, masz punkty z testu, dodawane punkty z ocen, tam masz mieć maksymalnie 200 punktów. Tak. I tam wiesz, no idziesz do liceum takiego, na ile punktów zebrałeś. No i ja poszedłem tak do... Miałem tak ze 140, to jest tak przyzwoicie. Jest jakby, jestem w koło 20 którymś. I jest fajna ta zależność, że masz strukturę społeczeństwa. Pierwsza dziesiątka... To są ludzie, którzy są super inteligentni, ale to nie są ludzie, którzy sobie życiowo tak maksymalnie poradzą, bo oni, wiesz, tylko szkoła i zero życia społecznego. Tak. Musisz mieć jakieś życie społeczne, jeżeli chcesz po prostu jakieś cokolwiek robić tak naprawdę. Jasne. Wiesz, to są ludzie, którzy na przerwę grają w szachy w pamięci. To masakryczne już. I, tak. I, a tak szkoły od 10 do 30, czy tam nawet 30 któregoś, to są, widać, że są ludzie inteligentni jednocześnie, a jednocześnie są fajni właśnie. Są szkoły najczęściej z taką pogadać. Fajną atmosferą, bo są ludzie, którzy, wiesz, wpierdol, to są ludzie inteligentni na poziomie,
ale tacy, wiesz, i pójdą z tobą na imprezę i wiesz, i są bardzo spoko, dlatego ja się cieszę, że się do takiej szkoły dostałem. No, no, dobrze trafiłeś chyba. Under 50, nie ma ci. Debili. Oni grają w piłkę, ale nawet się nie zorientowali, że grają. Jezus, masz tyle też. Nie, nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Ja nagrałem, ale nie będziemy oglądajcie stand-up. Dokładnie. Jaki truizm na koniec. Nie będziemy się polewać benzyną może. Dobrze, tak, tego nie zobaczycie, tego, bo masz pewnie jakieś nadchodzące występy, nie, ale nie wiem. No, na moim fanpage'u na pewno będą wszystkie informacje, kiedy, gdzie występuję. Sprawdzajcie ten fanpage, tam będzie pokazane, gdzie występuję. Ja, Tomek Kołecki, official. Official, tak. Mm. Tak na Instagramie mam konto, jak się dla beki nazywałem Kołecki official, może ktoś by chciał się podrabiać pode tak, mnie. Tak, nie, no to jest fajne. Tak trzeba zacząć. Kiedyś będą się podrabiać. Tak. A co wrzucasz na Instagrama? Nie, mam zdjęcia też. Zdjęcia występów. Jedzenia. Nie, co? Zdjęć jedzenia. Nie mam zdjęcia jedzenia, ale mam zdjęcia z występów też. A mam też zdjęcia typu. Dużo jest najwięcej chyba z imprez. Tak. Z imprez. Dla znajomych czy coś takiego. Tak, z imprez są. No mamy bardzo fajne, mamy bardzo fajnych znajomych, wiesz, to jest segment, że na przykład przez 20 minut na imprezie leci soundtrack Borata i tańczymy te cygańskie tańce, jest tak fajnie. Te imprezy są naprawdę... No i też możecie followować. Jakie to było na koniec gimbusiarskie podsumowanie. Dobrze, na tym zamknąłem Tomek Kołecki. Dzięki wielkie. Dzięki Gabor. Thank you.